Niezatapialni. Witamy w 259 odcinku podcastu Niezatapialni. Witają się z wami Igea Wysmoleńska, reprezentująca własną opinię Igei Wysmoleńskiej w podcaście Niezatapialnych. Dominik Gąska. I Tomek Pstrągowski. Który aparentnie się na niczym nie zna i je własne bąki. No. Twierdzi Iga. Tak, okej. Okay. No tak. Dominik zjada bąki by dozens. Nagrywamy drugi raz legendarne odcinki 259 i 260. Były to najlepsze 3 godziny naszego kontentu w ogóle, jaki kiedykolwiek nagraliśmy, ale niestety przepadły. Jak wyszłam, to byłam pod takim wrażeniem naszego talentu. To prawda, no. No ja się spodziewałem Pulitzera, teraz nie wiem, czy wiecie, ale Pulitzer jest za podcasty, zrobili nową kategorię i tak sobie pomyślałem, kurde, no jak za takie 3 godziny nie dostaniemy Pulitzera, to już chyba go nigdy nie dostaniemy. Nie? Już nigdy nikt go nie dostanie. No właśnie. Więc usunął tą kategorię. A więc będziemy rozmawiali mniej więcej na podobne tematy w tym odcinku i następnym, więc jak będziemy mówili takie, jak już mówiłem, albo jak wspominałem tydzień temu, albo coś takiego, to znaczy, że mówiliśmy coś podobnego, tylko 3 razy bardziej zabawnie i 4 razy bardziej rzeczowo. Tak, więc możecie się śmiać albo być w szoku. Tak, ale możecie też tak wyczuć potencjał tego dowcipu, jakby ocenić go, jak was rozśmieszył teraz i pomnożyć to sobie razy te 3 albo 4, no. I wtedy się śmiać 3 albo 4 razy mocniej, ponieważ ten dowcip na pewno był lepszy. Nawet w autobusie i nawet przy żonach. Tak, zwłaszcza tak. Będziemy rozmawiać o Half-Life 3, będziemy rozmawiać o The Game Awards. Jedyne co dobre z tego, że skasowały nam się odcinki, to że w międzyczasie rozdano nagrody i nie będziemy już rozmawiać o nominacjach, tylko o nagrodach. I będziemy rozmawiać o Bioshocku, ponieważ zapowiedziano nowego Bioshocka i tak, i takie rzeczy. Pamiętacie, jak był taki moment, że było ileś gier w produkcji i one tam nie wychodziły i nie wychodziły. I to był mniej więcej StarCraft Ghost był taką grą, że dużo się o nim mówiło, ale nigdy nie wyszedł, nie? I zawsze była taka na polskiej scenie falloutowej było coś takiego, że Fallout 3 wyjdzie zaraz po StarCraft 2 i Duke Nukem Forever. I teraz właśnie, jak już Half-Life nowy i nowy Bioshock, to już nie wiem co jeszcze może być. Ja stoję na stanowisku, że to nie jest Half-Life 3, ale jeszcze o tym pogadamy. Może zaczniemy od Game Awards. Nie, zaczniemy od tego, co jest grane! Zaczniemy od co jest grane, ponieważ Niezatapialni zawsze z młodzieżą. I wczoraj mój feed facebookowy nie wiem, jak to powiedzieć. Zasrał? Zasrał się? Okej, okay, dobra, niech będzie tak. Został zasrany przez nowy kawałek nowego modnego polskiego rapera, który ma ksywę Mata, a i nagrał kawałek, który się nazywa Pato Inteligencja. I niestety przy okazji jeszcze Wyborcze o nim napisała, więc stwierdziłem, że okej, no jest jakieś zjawisko, przeczytałem artykuł na Wyborczej, kliknąłem play i muszę zhejtować ten kawałek straszliwie, bo jest na maksa, to są na maksa złe polskie rapy. Czy możesz zaśpiewać? Nie mogę zaśpiewać, ale powiem wam, bo to jest w ogóle ogólnie rap takiego 19-latka, który skończył liceum Batorego, czyli to elitarne liceum w Warszawie, i on literalnie, do tej pory raperzy się z tego śmieli, a on literalnie rapuje o tym, że on żałuje, że jest bogaty i biały, bo przez całe życie chciał być czarnym raperem z getta i walczyć o przeżycie i strzelać się z innymi ziomami i handlować narkotykami, ale na swoje usprawiedliwienie... Jest bardzo biedny, tragedia. Tak, ale na swoje usprawiedliwienie ma to, że on będąc w liceum też tam ostro dawał w palnik, że palili trawę, że jego koledzy brali herę słuchając Kazika, że tak, że jakiś jego kolega popełnił samobójstwo, to jest chyba jedyny taki realny problem, jaki on porusza w tej piosence, że jego kolega popełnił samobójstwo, co nie? A powiedz mi, bo wśród młodych wykonawców tego gatunku muzycznego da się zauważyć taki trend, gdzie oni tak trochę znędzą słowa. I to jest z angielskiego mumble rap, słyszałam określenie mamrot rap. Nie, on dosyć wyraźnie śpiewa, ma tak? dosyć dobrą dykcję. Ma dobrą dykcję jeszcze, najgorzej, czy może być gorzej? jak na tak słaby kawałek pod względem intelektualnym i tekstowym, to on jest zaskakująco dobrze napisany. Jakby rymy tam siadają. No po dobrym liceum, nie? Ma swój rytm, tak, no więc widocznie koleś. I literalnie on się kończy takim czymś. Zacząłem tu robić te rapy, bo miałem już dość tego piękne i ciepła, a nigdy nie chciałem być biały i zawsze tu chciałem być gangsta. I zawsze tu chciałem być z bloków i zawsze tu chciałem być z getta i pierdolę mamę i tatę za te rotodendrony, jacuzzi, 3 piętra. Zacząłem tu robić te rapy, bo miałem już dość tego piękne i ciepła i pierdolę mamę i tatę za to, że oddaliby mi nerki, wątroby i serca. My to Pato Inteligencja. What the fuck? I to jest przez to jest podmiot liryczny jest niezadowolony. 2 miliony ludzi przez 3 dni to obejrzało w Polsce i w ogóle ma jakieś absurdalne ilości łapek w górę i tak dalej. A jednocześnie jakby, jeżeli to jest ironia, to bardzo nieudana ironia, bo on w ogóle nie jest ironiczny. Czy nie wydajesz, że to jest kawałku. Ironia, bo jest bardzo dużo tekstów właśnie...
białych wykonawców, no, hip-hopu, rapu. Rap to jest niby czasownik, hip-hop to jest rzeczownik. Nie wiem, czym to się różni, przepraszam, uświadomcie mnie w komentarzach. Którzy ogólnie mają do siebie... Wydaje, ale mogę teraz mylić pojęcia, bo zawsze je mylę. Ale wydaje mi się, że rap to jest muzyka, a hip-hop to jest kultura. Albo tak jest też na odwrót. Może być? Hip-hop to jest muzyka, rap to jest kultura. A ja mam jeszcze jedną wersję i się na tym chłonem nie z wszystkich znam, bo nie słucham tej muzyki, ale mi się zawsze wydawało, że hip-hop to jest gatunek muzyki, a rap to jest technika wokalna. Wiecie, że wszystkie z tych trzech rzeczy mogą być prawdą. Tak, potrzebujemy jakiegoś eksperta. A jednocześnie też jest to... Czyli możesz rapować w rocku, możesz rapować w hip-hopie, możesz rapować w reggae, kumasz, nie? Że, aha, no, że rap jest jakby to, co Dominik robisz. Tutaj robi taki gest rękami, który może wykonać chyba tylko biały człowiek naśladujący rap. Ale to ja nie jest to też taka... Normalnie taka... gestykulowałem, nie naśladowałem. No nie, no sugerowałeś tak właśnie rapersko, tak? Może. Ja też to tak odczytałem. Okay, ale to zupełnie dobra, to zupełnie nie było moją intencją. To faktem tego, że zawsze od pradziejów tego gatunku on był związany zarówno formalnie, jak i tematycznie, tak, ze sobą, to bardzo wielu białych raperów ma ogólnie w cudzysłowie taki ból dupy o fakt, że jest białymi ludźmi z przywilejami. I mi się wydaje, że to, co on zrobił, to już zrobiło bardzo dużo ludzi na Zachodzie, to jest teraz w Polsce. Nie wiem, czemu to jest takie popularne. No, Macklemore to zrobił zajebiście i właśnie zajebiście ironicznie to zrobił, że chodzi po, tych, jak to się nazywa, takie ciuchy, sklep, ciuchlandach takich, co nie? Mhm. Że chodzi po takich ciuchlandach i kupuje ciuchy za tam $5, bo chce wyglądać jak Alfons. I wiesz, tylko, że on się totalnie nabijał z siebie jakby i właśnie pokazywał, że ja nie jestem taki jak ci czarni, a chociaż podoba mi się ich kultura i próbuję ją naśladować. A nie, że wiesz. Nie wiem, co mam mamy powiedzieć. I tacy, bo za bardzo mnie kochali. Nie, no, dzieciak ma definitywnie bardzo duży problem. To jest taki bunt młodzieńczy przeciwko temu, że nie ma się przeciwko czemu buntować. Taki metabunt, bym powiedziała. No, bardzo smutne to jest. I słuchajcie, tak. Ogólnie to jest taki rap właśnie pokazujący, jakby jaka to jest patologia niby w bogatych rodzinach się dzieje, co nie? Jak to oni wciągają kokę, walą herę, w ogóle palą trawę non-stop i oczywiście się ruchają, co nie? Oczywiście się ruchają, bo 19-latek wie wszystko już o seksie w ogóle, co nie? Już... A czasy się trochę zmieniły, tak? Ale słuchaj właśnie, tak słuchaj tego, jak on rapuje o seksie. Cyski, 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 mój ziomo dupa. Znajomej podawał kutasa w kiblu dla inwalidów w Złotych Tarasach. Mój ziomo w prywatnym gimnazjum koleżance z ławki spłodził dzieciaka, a rok wcześniej na przyrce cała nasza klasa śmiała się z pipki jajowodów, plemników, pochwy i ha. To jest akurat całkiem dobry rym, co nie? Z tym haha na końcu. Mój ziomo z mym ziomem, koleżankę z klasy na wyjeździe w szkole w dwa baty jebali. I teraz tak, jak odetniemy od tego, to, że to jest 19-latek rapujący o seksie i mówiący takie słowa jak kutasy i jebali, to wychodzi na to, że dziewczyna zrobiła komuś laskę w toalecie, najprawdopodobniej jakimś swojemu chłopakowi, i że druga dziewczyna uprawiała kurwa seks z dwoma facetami. No, po prostu skandal. 2019 lat po prostu kurwa, zaraz poleci pochodnie. Szczególnie, że żyjemy w kraju, gdzie się zderzyło słoneczko. Kamienujemy po prostu. Ale jesteś hardkorem, kurwa. Słoneczko to jest kurwa urban legend internetowy, tak. Na całym świecie. Niczego takiego, nic takiego się nie zdarzyło. Znaczy być może się zdarzyło, ale... To jest w ogóle... Nie wiem, ale wiesz co, jak czytałeś to zakończenie piosenki, to tam jest coś takiego, co moim zdaniem zawsze bardzo pokazuje, że ktoś nie potrafi dobrze pisać rymów. No. Bo on, jeżeli przytoczysz... To no tak, on dodaje słowa. On cały czas daje tu. Mieć, tak, jak dajesz mieć... tu, to jest jedna dodatkowa sylaba. Potem tak. Masz tutaj. To jest niestety i to są, coś... I to jest po prostu, to jest zmora to i to jest, niestety po prostu coś, braki warsztatu. To jest coś, co mi strasznie przeszkadzało w polskiej wersji Jedi Fallen Order, bo ogólnie ona jest dobra aktorsko, ale jest strasznie dużo tego i to tak psuje naturalność dialogu, bo tak samo jak lubisz gaming, nie musisz dopasować długość wypowiedzi tak. do ruchu ust postaci, jeżeli w polskim języku ta wypowiedź jest krótsza, bądź dłuższa, bądź coś tam, nie? Więc tam jest bardzo często takiego, no wiesz, no ale... W rapie jest sporo tego. Strasznie... Ale tu strasznie... i tutaj to są naprawdę, to jest... Ja jestem... Myślę, że byłabym w stanie napisać taką... Może nie magisterka, ale licencjat na pewno, jeżeli chodzi o interpretację formy w ogóle. Co? Też myślę, że jesteś w stanie napisać licencję, zwłaszcza, że chyba dwa napisałeś, co? Tak, ja w ogóle, ja jestem w stanie, ja myślę, że każda osoba jest w stanie napisać licencję. To jest w ogóle super mocne, jestem w stanie napisać licencję na każdy temat. Nie no, ale bo myślę, że z magisterką byłoby mi już trudno, żeby wyrobić ilość źródeł i żeby to była taka naprawdę dobra praca jakby, nie? W ogóle szczytowym przykładem tego takiego właśnie trendu dodawania sylab, jak ci brakuje w wersie, jest słynna piosenka...
ich troje, stań, powiedz, nie jesteś sam, nie pamiętam, jaki był tytuł tego. Wiem, że się zaczynało, stań, powiedz, nie jesteś sam. I tam zaczynał się wers od, ponieważ brakowało dwóch sylab, poczekajcie. No, właśnie jak to czytałeś, tak stwierdziłem, że nawet jeżeli dzieciak potrafi coś pisać, to po prostu tak przegrał. No nie, ale z tym haha, to jest dobry rym moim zdaniem. Tak, ale chodzi mi o to, że on tam powtarza coś tam, i tam Jesus Christ, no brakowało ci jednej sylaby, nie mogłeś wymyślić innego synonimu po prostu po tym liceum, pewnie wiesz, co to jest synonim. Jakim trzeba być dupkiem? Okej, rozumiem, że to i jest on jeszcze jakaś... w ogóle jest z Warszawy, więc właśnie, to jest ja takie... rozumiem, że to jest jakaś jego persona, więc tam oczywiście nie atakuje go osobiście, tylko właśnie jego taką personę rapową, że masz gatunek, który najwyraźniej cenisz i szanujesz, bo piszesz, że przez całe życie chciałeś być raperem, nie? Ta muzyka wyrosła z biedy, właśnie dyskryminacji i tak dalej. A ty go zagarniasz dla siebie, jako bogaty dzieciak z Warszawki, który, kurde, tam są takie teksty, że na przykład, że rozbijają się samochodami swoich rodziców, że próbowali prześpać wypłatę jednego ojca w ciągu miesiąca, ale za wysoka jest ta wypłata i nie zdoła im dać. O nie! I no właśnie, jakim trzeba być dupkiem, żeby sobie zawłaszczyć tą biedę, zacząć rapować na temat swojego bogactwa, ale jednocześnie z takim wyrzutem, że ja, że to jest jakby moje przekleństwo, to bogactwo. I ja chciałem być tym biednym. Najlepszym prezentem od jego rodziców na święta byłoby wyrzucenie go z domu. I musiałby mieszkać na Dworcu Centralnym. Więc tak, jako że Niezatapialni podcast zawsze z dzieciakami, taki... z młodzieżą, to tylko chciałem tak, ale jest zwrócić uwagę na tę piosenkę. Tak, jest kawałek typa, który się nazywa Little Dicky, i to też jest oczywiście ironiczna ksywa. I on przychodzi w tym kawałku do Snoop Dogga i stara mu się sprzedać swoją personę rapową, w sensie, że on ma pomysł na siebie, ale jest zupełnie inny niż to, co się dzieje w rapach. No i Snoop tam jest takim, to ma nawet taki animowany teledysk, więc widać literalnie, że siedzi Snoop za takim biurkiem i słucha go i tam jakby CV składał jego resume, nie? I on właśnie mówi, że słuchaj, patent jest taki, że wszystko to, co wy zrobiliście, to jest w ogóle mega, ja to doceniam, ale uważam, że jestem w stanie dodać coś więcej do tego, tak? I że ja, on mówi, że swoje pierwsze tam jakieś tam, ja nie pamiętam, czy pierwszy single, czy coś takiego nagrał za pieniądze z bar mitzwy, więc tam wiadomo, że jest Żydem, że jest wykształcony, ale że też ma problemy, nie natury jakby, jak się mówi, ekonomicznej, tylko po prostu, że też ci ludzie mają problemy i do nich też można no robić. No właśnie, ja rozumiem, że ten chłopak też ma prawo jakieś wyrażać się, ale jednocześnie... Tak. No nie wiem, no jakaś wrażliwość by się przydała, jakaś w ogóle taka samoświadomość tego, że... Trudno jej powiedzieć, że przynajmniej nie masz co zazdrościć. Ale z drugiej strony, czy brak wrażliwości i nieświadomość to nie jest trochę the whole point tego wszystkiego? No. Jakby, czy to tak, nie jest o tym też właśnie? No właśnie nie wiem, wiesz co, bo moim zdaniem dopisywanie, bo wy go nie słuchaliście, więc ciężko... Ja nie widziałam słuchawek z Wrocławia, to było najgorsze. Ja ciebie pytam, to nie jest... Ja w ogóle nie dostrzegam w tym kawałku ironii. W ogóle nie dostrzegam tego, że to jest jakaś taka... Znaczy oczywiście, że to jest poza, oczywiście, że to jest kreacja, oczywiście, że to jest jego persona, tylko że ona jest przedstawiona bardzo serio i bardzo wprost. I to nie jest takie ironiczne zakwestionowanie właśnie po pierwsze tej białej, znaczy bogatej Warszawki, po drugiej właśnie persony, takiego dupka właśnie takiego, wiesz, co to wolałby być czarny, a tak naprawdę jest po prostu głupi, że śpiewa takie rzeczy, nie? Tylko to jest bardzo wprost zarapowane, no jakby, wiecie, jak mówił Żyżek, nie? Że ten człowiek wygląda jak głupek i zachowuje się jak głupek, ale nie dajcie się zwieść pożarom, on naprawdę jest głupkiem, co nie? I tak dla mnie coś takiego jest, nie, że jakby doszukiwanie się w tym twistu jest takim nadinterpretacją. A co pisała Wyborcza na ten temat? No Wyborcza się zachwycała strasznie, że to świeży głos w ogóle, wiesz, Warszawy, co nie, i nowego pokolenia, że już nie tylko gangsta rapują i właśnie nie tylko te biedne blokersi. No ale on literalnie mówi, że chce być gangsta. No tak, ale jednocześnie jest z Batorego i wiesz... Czy gadaliście ósmą milę? Oglądałem, bardzo jednym z ostatnich... Dobra, to miało być tylko wstęp. Nie, to jest ważne, jaki jest beat? Bo my się nie znamy o rapach. To jest dobry beat. Jest w ogóle... Okej, okay, widzisz, znamy się. To jest dobry kawałek, bardzo dobry kawałek na poziomie technicznym. Znaczy bardzo dobry, no nie wiem, nie jestem jakimś takim super ekspertem od rapu, ale słucham trochę rapów, trochę lubię rap i na poziomie technicznym on mi się podoba. Uważam, że jest nieźle zarapowany, właśnie, że jest zrozumiały tekst, to tak jak mówisz, jest problem czasem w polskim rapie, zresztą w amerykańskim też, no. że ma takie fajne wstawki na przykład, bo on tam wykorzystuje w pewnym momencie takie ostrzeżenie jakby przed używaniem bitu wbrew prawu autorskim, co nie? I on tutaj z tego robi jakby taki element swojego kawałka. To jest pomysłowe dosyć, co nie?
No, ale dobra, nieważne. Już koniec z rapami. Bo miałem to być tylko wstęp, a już gadamy o tym 10 minut. Bo to jest bardzo dobry temat. Przepraszam. Iga, co jest grane u ciebie? A u mnie, być może pamiętacie, kiedy wspominałam jakiś czas temu o Pokemonach. Ale nie wiem, czy Dominik jest w stanie to przetrzymać, bo już tak... To jest ta najlepsza część ostatniego podcastu, tak? Zdradziliście tam totalnie. Więc dobra, to szybko bardzo streszczę. Ja dam radę wytrzymać i wszyscy dam radę wytrzymać, ale jeżeli czegoś nas nauczyło to poprzednie nagranie, to możesz trochę na trochę niższym poziomie szczegółowości. Dobra, opowiadać. To po prostu powiem, że nowe Pokémony są moim zdaniem powrotem do formy tych dużych Pokémonów sprzed Pokémon Let's Go Eevee. Są bardzo dobre, mają bardzo dużo rozwiązań, które wzięli, Let's Go Eevee Pikachu, które wzięli z szeregu innych wcześniejszych części. Gra się w nie bardzo fajnie, nie ma ten taki buldup o Dexit, czyli mniejszą ilość Pokemonów. Czytałem, w ogóle już jestem w temacie. Ja widziałem Sterlinga, też jestem tak, w temacie. Tak, ja nie oglądałem Sterlinga, ale ja szukałem do naszych nagród rocznych. Szukałem, jakie były kontrowersje w tym roku. I totalnie Dexit był na drugim miejscu. Tak, największe kontrowersje w gamingu w 2019. To ja mogę szybko powiedzieć. Dexit to jest ruch ludzi, którzy byli zdenerwowani faktem, że nie ma całego rosteru wszystkich wcześniejszych Pokemonów w tych nowych Pokemonach, bo jest ich tylko 400. To jest i tak najwięcej Pokemonów, jak było. I to jest i tak naprawdę mega dużo Pokemonów do złapania. I jeżeli ci ludzie chcieli mieć ponad 1000, to super, but oni no. Oni nie chcieli, oni mieli prawo mieć. Tak, i nie to ma... prawo zostało im odebrane. I okej, okay, też mam coś przez takiego, że... Przez tłustych misi z Nintendo, czy kto tam robi Pokémony. Game Freak? Ale dla Nintendo, czy nie? Nintendo, tak. No, to jest tak. Pokémon to jest marka Nintendo. No, więc tak. Przez tłuste misie z Nintendo po prostu ich ponad 600 Pokémonów zostało ukradzionych. Okej, okay. Nowe Pokémony są fajne, w sensie te z nowego Rostara są... Mi się podobają, są naprawdę, naprawdę tam w porządku i bardzo dużo różnych ewolucji jest tak samo robione. Na przykład, bo całe Pokémony bardzo bazują na systemie, na którym grasz. I nie wiem, na 3DS-ie na przykład jeden Pokémon się ewoluował tylko jeżeli podniosłeś, odwróciłeś 3DS do góry nogami, bo żyroskopy czytały to i wiedziały, to był nietoperz, więc wiadomo było, że wtedy się dopiero ewoluuje. Tutaj jest bardzo dużo takich gimików, więc to jest fajne. Najsłabszym elementem tych Pokémonów jest twój najlepszy przyjaciel slash główny rywal. A przy okazji fabularnie jest bardzo fajnie zrobione, bo to jest jakby to zawsze to samo. Masz ileś lat, musisz wyruszyć kurde w świat, zebrać Pokémony i zostać czempionem, tak? Żeby nie ileś tam lat, tylko masz 12 lat. Ja nie wiem, czy tam jest stricte powiedziane, że masz tam... Wiem, że aż chyba miał 10, jak wychodził, nie wiem, czy tam było... Powinien zacząć rapować o swoim ciężkim locie. No właśnie. Byłoby to bardziej na miejscu niż ten 19-latek z Batorego. No i tam przy okazji zwykle w Pokémonach nie masz przynajmniej jednego rodzica, więc może trochę więcej mógłby porapować. Anyway, wyruszasz w tą podróż i musisz tam kilka tych gymów pokonać, żeby dostać odznaki, które pozwalają ci łapać więcej Pokémonów. Jako że tutaj jest taki element zupełnie nowo otwartego świata, to niektóre Pokémony nie są łapalne w danym momencie twojego skilla, potem możesz to zrobić. I to o tyle fajnie... To też ludzie chyba hejtują, tak? Że oni by chcieli móc trochę wyzwać tak, na pojedynek jest... Pokémona i co najwyżej przegrać. Jakby tak, możesz to zrobić. Jedyne co, to nie możesz go złapać. Możesz z nim walczyć, nie możesz go złapać. Tak, i chodzi o to, że właśnie, że chcieliby, żeby mogli złapać. Chcieliby cheezować ogólnie. No, żeby mieć je złapane, na przykład żeby one nie mogły ich używać do pewnego levelu, nie? Ale żeby przynajmniej móc je nie, złapać. Nie, oni głównie chcieli coś takiego, że we wcześniejszych Pokémonach było tak, że możesz złapać każdego Pokémona, ale jeżeli nie masz badża, który pozwala ci atakować, to możesz go używać w walce i on będzie atakował, ale co któryś z ataków po prostu ci powie... Cię oleje, zignoruje cię. Tak, ale z tym, co Sterling akurat nagrał, to on mówił, że nawet mi się ten materiał tak... Sterlinga wydaje bardzo niemerytoryczny. On jest bardzo, ale to co jest Sterling tak naprawdę? Nie, w sensie chodzi mi o to, że o ile widzę, że on kuma Pokémony, to wydaje mi się, że w kilku miejscach się po prostu pomylił, jak mówię. No w każdym razie, że... No dobra, no. No, ale anyway to ten. To całość tego gymów, bo zwykle było tak, że po prostu się szło od miasta do miasta po prostu, bo miałeś otwartą drogę tam, więc tam szedłeś, pokonywałeś tego bossa, dostawałeś tę odznakę i szedłeś dalej. Teraz to jest teleturniej taki jakby, który taki jak Super Bowl, cały kurde świat Pokemonów ogląda wszyscy ludzie, nie, Pokemony chyba też, bo widziałam, wydaje mi się, na publiczności, więc... Oni dziwny realnie się dopingują. Pokemonów w świecie bardzo Pokemonów, dziwny. Co? Tak, bo nie szczególnie po tym, kiedy już to uniwersum się tam rozrasta do Pokémon Dungeon i tam na przykład Detective Pikachu,
tak? Gdzie masz realnie pokazane, że to są stworzenie z wolną wolą, którzy tam funkcjonują tak jak ludzie, ale w bajce na przykład jedzą magikarpy. Albo masz jakieś opisy, że łapiesz jakiegoś Pokemona i masz napisane, że jego mięso jest podobno bardzo smaczne. I ty tak siedzisz i... Ej, znaczy to są rozumne istoty, tak? Które inteligentne... Niby, tak, jeżeli są w stanie, jeżeli się z tobą zaprzyjaźnią, no to ewidentnie jesteś w stanie z nimi nawet rozmawiać, więc... Nie wiem, guys, nie wiem, co mam powiedzieć na ten temat. Więc, no i właśnie ta konkurencja jest bardzo fajnie zrobiona, ludzie się dopingują. Jest, moim zdaniem to jest bardzo fajna, pomysłowa część i przy okazji jest idealna do tego, żeby tutaj zacząć swoją przygodę z Pokemonami, bo jest bardzo klasyczna, ale też jest dużo szybsza niż te poprzednie części. Jest tam, wszystko jest cute i wszystko jest fajne i pierwszy raz to powiem, bo chcę to powiedzieć, więc mówiłam to ostatnio i spojrzeliście się tylko na mnie, ale chcę to powiedzieć, więc to powiem. Pierwszy raz w historii Pokemonów mamy tą samą nasza postać ma tą samą konsolę w grze, którą trzymamy w rękach, bo zawsze było tak, że się trzymało 3DS-a, ona miała Wii. 10 na 10 gra roku. I 9 na 10 jej dałam na recenzji, jeżeli chcecie, możecie przeczytać moją recenzję. No to teraz wyobraźcie sobie, że to było 3 razy bardziej dowcipniejsze i 4 razy bardziej merytoryczne. Tak. A oprócz tego przeszłam Layers of Fear, ale to jest tam. Myślę, że powinniśmy jeszcze raz pograć. Bo mi się przypomniało, jak grałam, jak Dominik się wystraszył ostatnio i to było super cute. Dominik, co jest grane u ciebie? U mnie jest głównie grałem Dishonored ostatnio, tak regularnie, bo udało mi się w końcu po moich wielu podejściach do tej gry jakoś się w nią wkręcić, także gram, że nie tylko, że przyszedłem, bo mi się wydaje, że jak u nas 4 razy doszedłem w niej tak mniej więcej do tej samej misji z porwaniem Sokołowa i przestawałem grać wtedy i nie grałem dalej, no to tym razem udało... Sokołów Millennium. Tym razem mi się udało mi się na tyle wkręcić, że gram dalej, myślę, że już skończę, bo już jestem, wydaje mi się, pod koniec gry i bardzo mi się podoba. Bardzo się cieszę, że się zmusiłem do tego, żeby zrobić to kolejne podejście. I tak jak już mówiłem tobie, Tomek, że sekretem dla mnie to okazało się takie let go, odpuszczenie, że żeby przestać, bo wcześniej grałem w to, jak ja grałem często w składanki, czyli jak mi się coś nie udało i mnie wykryli, to robiłem, wczytywałem i podchodziłem jeszcze raz, co było strasznie męczące po pierwsze. I po prostu po pewnym czasie już nie miałem ochoty tego robić, a po drugie ta gra jest trochę za trudna jak dla mnie, żeby w niej być zawsze wszystko wychodziło. Po prostu za dużo trzeba powtarzać przez to. I więc odpuściłem sobie i przestałem się przejmować tym, że zabijam ludzi i się w ogóle okazało, że ten system walki, który tam jest, też jest bardzo fajny. Domek, a próbowałeś Get Good? No właśnie próbowałem kilka razy. Rozumiem. I w pewnym momencie, i próbowałem Git Good i nie wychodziło mi i przestałem grać przez to i się nudziłem tą grą. I właśnie odpuściłem, to się okazało, że system walki jest bardzo fajny, więc jeżeli z kimś walczę, no to też mam frajdę z tego, a nie czuję się, że jakoś gorzej gram czy coś. Jedyne, co trochę mnie drażni, to że na koniec mi to, że gra rzuca w twarz jeszcze i mówi o tym, że czemu, że grałem w ten sposób, ale tak jak gadałem wczoraj z Michałem Piłowarczykiem właśnie o tym i on stwierdził, że po prostu trzeba się nauczyć z tym żyć. To jest jakiś tam ekran, który się pojawia, to jakby trudno, nie? Ale to jest podsumowanie ciebie. Jako istoty ludzkiej. Zawsze traktuję te ekrany. To jest bardzo dziwna decyzja. Mi się wydaje, że oni są nawet niespecjalnie zadowoleni z tej decyzji, z tego, że tam jest ten ekran na końcu, nie? Bo on jakby... No to sugeruje ci, że robisz coś źle, nie? A to jest przedziwne w tej grze, bo ona jest bardzo przygotowana na to, że możesz grać i tak, co nie? Że i tam i fabuła reaguje na to, i świat przedstawiony na to reaguje. I jakby w ogóle karanie, takie zwracanie ci uwagę, takie, co nie, że ej, może spróbuj grać, kurde, bez tam przemocy i tak dalej. Jest takie, kurde, słabe, co nie? Takie. No ja też tak miałem, też jakby czułem taką pewną, nie wiem, no. No. Tak, taką presję, no taką właśnie, tak jakby ktoś mi zwracał uwagę, co nie? Tak, ale i też Michał mi powiedział, że tak naprawdę, żeby mieć to gorsze zakończenie, to nie jest tak jak w Bioshocku, że tam jak jedno dziecko tylko zjesz, to już od razu jesteś złym człowiekiem, tylko że no, trzeba naprawdę bardzo dużo... Nie zjadasz tych dzieci. No to whatever, no. Tam bardzo dużo by trzeba zabić tych strażników, żeby faktycznie mieć to w cudzysłowie złe zakończenie, czy tam inne. Tak naprawdę, od tego podstawowego, więc teraz już zupełnie przestałem tym przejmować i super mi się gra. I po pierwsze, że to jest, jakby zdejmuje tą taką irytację z tej gry, a po drugie,
Ona jest dużo lepsza, jak się w ten sposób gra, bo w niej najfajniejsze to, co ty zawsze mówisz, Tomek, i to jest absolutnie prawda, że w tych grach najfajniejsze jest właśnie to, co się dzieje, jak ci nie wyjdzie, albo jak ci trochę nie wyjdzie i takie granie wokół tego. I jak właśnie jak jest misja z... znaczy, chyba nie będzie spoiler, że to jest stara gra, no ale jakby każdy się spodziewa, tak, że jest tam misja, w której się zabija tego... nie nadrewidenta, tylko regenta, tego tam, powiedzmy, głównego złego, tak? Który przejął władzę po śmierci cesarzowej. No i w tej misji tam trzeba wejść do tej jego posiadłości. No i ja akurat chwilę wcześniej, jak się przekradałem, to kogoś tam ogłuszyłem i położyłem ogłuszonego gdzieś tam na balkonie i szedłem dalej. I chwilę potem, jak się zbliżałem do tego wejścia, to strażnicy zorientowali się, że tam ktoś leży i zaczęli krzyczeć do siebie, że ktoś tu leży. I ci, którzy stali przed wejściem, to po dwóch krzyżach, pobiegło tam, bo ktoś ich wezwał. I dzięki temu nagle miałem łatwiejsze... Zobaczyłem, że oni wszyscy uciekli. Okej, idę sobie. Nie? I po prostu wszedłem. Nie, w ogóle nie niepokojony. Miałem takie, że fuck yeah, to było zajebiste, że po prostu wydarzyło się coś przypadkiem. Ja gdzieś tam zostawiłem tego trupa. Teoretycznie nie po mojej myśli, bo go znaleźli, ale jednocześnie to, że go znaleźli... Mogłeś też powiedzieć, i wtedy zostawiłem specjalny trupa na balkonie, ponieważ wyliczyłem sobie, że jakby zbliżał się do drzwi, to... Nie, no właśnie, to jest fajne, jak robisz to specjalnie, ale moim zdaniem jest jeszcze fajniejsze, jeżeli to się po prostu dzieje, wiesz, dlaczego to się stało, zauważasz okazję i wykorzystujesz tę okazję i jakoś w ten sposób grasz. I to jest super. I bardzo mi się podoba ta gra. I... Ona zaskakująco dobrze wygląda dzisiaj. Zaskakująco dobrze wygląda. Wygląda naprawdę... Fakt, że ja gram tą wersję tą Definitive Edition, która wyszła na Xbox One, ale no widać, że jest to gra z poprzedniej generacji, a jednocześnie w ogóle to nie przeszkadza. Mało tego, jakby... Ja trochę mam wrażenie, że to nawet trochę pomaga. No bo ma takie bardzo wyraźne decyzje stylistyczne. Ona bardzo wygląda po swojemu. Tak, bardzo wygląda po swojemu, ale właśnie też dzięki temu, że ta oprawa graficzna jest taka dość prosta, powiedzmy, to jest dużo czytelniejsza. I nie jakby... To jest to, co przy okazji Shadow of the Tomb Raider rozmawialiśmy. Że tam można sobie wyłączyć taką białą farbę, która ci pokazuje, gdzie masz iść, ale jak ją wyłączysz, to po prostu kończysz się o tym, że nie wiesz, gdzie masz iść i optymizujesz ściany, po prostu nie widać, gdzie w lokacji jest przejście, a gdzie nie jest. A tu właśnie dzięki temu, że to oprawa graficzna jest taka czytelna, taka prosta, to ona jest bardzo czytelna i bardzo dobrze widać, gdzie jest przejście, bardzo dobrze widać, jakie masz opcje tam ucieczki, czy nie gubisz się w tych lokacjach. I to jest super. I być może nawet czasami, szczególnie w takiej grze, która bardzo bazuje na wykorzystywaniu lokacji i otoczenia, może czasami nawet lepsza jest taka mniej szczegółowa oprawa niż jakieś tam super fajerwerki i szczegółowość i imersja. I właśnie super jest w tej grze, jak bardzo ona... Jak ona cała jest właśnie o takim przechodzeniu z miejsca na miejsce, taki walking simulator, no, ale o znajdowaniu przejść różnych, gdzieś tam górą, dołem, właśnie w tej misji z Sokołowem, o której mówiłem, to ja w ogóle do tego Sokołowa doszedłem jakoś po dachach, w ogóle nawet nie wchodząc do jego posiadłości, gdzie pamiętam, że jak w to grałem wcześniej, to w ogóle przez jego dom przechodziłem, a teraz w ogóle nawet nie szedłem do tego jego domu, tylko jakoś tam od razu dachami się dostałem do tej hotel, a później jak go wynosiłem, ogłuszonego, to mnie zresztą strażnicy zauważyli przy wejściu, zacząłem się z nimi napieprzać, tam strzelać do nich w ogóle z mieczem, z pistoletem i tak dalej, i później go wziąłem na plecy i szybko ucieczka, i stwierdziłem, że to było fajne. Że to była fajna moja historyjka i cieszę się, że gra w ten sposób i że mogłem ją mieć. Także jestem może trochę spóźniony na imprezę, ale polecam bardzo Dishonored. Przecież już się rozeszli do mnie. już druga impreza była. Jacyś smutne dwie osoby siedzą na tym, na fotelu, jedna osoba śpi na kanapie i gdzieś kapie woda najprawdopodobniej z kranu. Ludzie z Arkane Studio teraz będą robić Weird West? Czyli że... Well, no, to wygląda super. Tak, ale w ogóle bardzo ciekawe podejście do tego, bo to będzie immersive sim, tylko przedstawione z izometrycznym rzutem takim RPGowym, nie? W starym stylu. Więc ciekawe, jak to się sprawdzi. No bo jednak jesteśmy przyzwyczajeni, że immersive simy są zawsze z perspektywy pierwszej osoby, co nie? Przedstawione. Tak, ale wciąż jakby... Ja na Wild West czekam osobiście. Ja też. No, a ty co ja? Co ja? Ja muszę sobie przypomnieć tytuł tej dziwnej animki, o której już mówiłem i tydzień temu mówiłem o niej dużo ciekawiej i lepiej. Coś tam, Son, wnuk. Nie, o tym już nie będę opowiadał. O tej Tomek nie poleca. Tak, tych fajerwerków nie polecam. A polecam Maki i ja When the Promised Flower Blooms. Te fajerwerki były takie dobre, jak ja opowiadałem. Maki i ja to jest, nie będę opowiadał o tym.
jak o fajerwerkach, bo fajerwerki są głupie, nie oglądajcie fajerwerków. To jest słabe anime, które próbuje znaleźć odpowiedź na to, że na fajerwerki się trzeba patrzeć na wprost czy z boku. I to opowiem, bo to jest śmieszne. Jak się ściąga napisy do animek, to te napisy są często bardzo kompetentne i często są tam przepisy na temat słów z japońskiego, które ciężko przetłumaczyć. No i tutaj był taki przepis, że jak tam w któryś czas główni bohaterowie sobie zadawali pytanie, czy jak się spojrzy z boku na fajerwerki, to czy są płaskie? Na fajerwerki, to czy one będą płaskie czy trójwymiarowe, to był taki przepis od tłumacza, tak, to naprawdę jest taki głupi i oni wciąż o tym gadają. Więc ja oglądałem Makiję. Makija to jest bardzo dobra animka, którą polecam, chociaż trochę kiczowata, ale no animki niestety są kiczowate. To brzmi jak jakiś alkohol bałkański. Nie, Makija to jest imię głównej bohaterki, która jest przedstawicielką takiej rasy. Ona jest normalnie człowiekiem, nie ma żadnych supermocy ani nic takiego, tylko bardzo powoli się starzeje i tam jest długowieczna i tam najstarsza bohaterka z tej rasy w filmie żyje już 400 lat, co nie? A wygląda tam na 30, co nie? No i Makija żyje 15 lat, kiedy dochodzi do jakiejś, do masakry jej wioski i ona zostaje wygnana, znaczy ucieka z tej wioski i uciekając natrafia na noworodka, na dziecko... Ale ludzkie. Ludzkie dziecko, tak, przy... opatulone, czy przytulone przez zwłoki swojej matki. Więc ona przygarnia to dziecko i zaczyna je wychowywać, a jednocześnie z tej masakry przeżywa jeszcze, bo tam w ogóle trochę osób przeżywa z tej masakry, ale przede wszystkim przeżywa jej najlepsza przyjaciółka, która zostaje branką króla takiego imperium w tym świecie, który próbuje... Który zlecił w ogóle tę obławę, który zlecił tę masakrę i próbuje zapewnić swojej dynastii takie długie panowanie poprzez to, że będzie miał tą właśnie nieśmiertelną brankę żonę i jakiś spodziewa się, że dzieci też będą nieśmiertelne, bo to imperium, które całą swoją potęgę wybudowało na smokach, traci tą potęgę, bo smoki wymierają. Nie wiadomo dlaczego. Mhm. Jakim surowcem jest smok? No, jest super bronią. A, okej. Okay. Myślałam, że... W świecie fantazy to dosyć bronią, powszechne. Bronią masowego rażenia. Jest wręcz tak, jest wręcz w Game of Thrones jest mnóstwo analiz takich sensownych, przedstawionych, że tam jakby dlatego Dany, czyli ta Daenerys, zaburza jakby równowagę sił w świecie, bo ma jako jedyna ma broń masowego rażenia. I tak. Okay. I smok jest literalnie jest smok przedstawiony jako bomba nuklearna. Swoje imperium na smokach, ale nie na tym, że po prostu bili innych ludzi, tylko w jakiś sposób dawały te smoki jakieś surowce. Nie. Jest to animka, która jest dosyć kiczowata, znaczy dosyć kiczowata, jest bardzo kiczowata. Jest mnóstwo jakichś takich kiczowatych wschodów słońca, mnóstwo płaczu, oczywiście te wszystkie kurde kwiaty, które tam kwitną i tak dalej, ale jednocześnie jest to zaskakująco mądra animka na temat macierzyństwa, bo ona... ta Makija nie dorasta, więc... Znaczy dorasta emocjonalnie, ale jakby tak fizycznie jak nie dorasta, więc to, że jej syn dorasta, szybko zaczyna budzić dużo problemów w ich relacji i to jest... W tym wątku jakby ten film zaczyna, tak próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy można sobie wybrać rodzicielstwo, czy to może być taka twoja decyzja jakby niebiologiczna, niezwiązana z rodzeniem dzieci i czy można w ogóle sobie wybrać rodzinę, czy rodzina to jest coś, co wybieramy wolną wolą, czy na co jesteśmy skazani i tak dalej. A z kolei w tym drugim wątku, tej branki, która jest zmuszona do obcowania z tym królem, jest gwałcona, to jest w ogóle dosyć makabryczny wątek, co nie taki, też jak oglądasz kurde animkę z pięknymi kobietami, smokami i tak dalej, to nie do końca się spodziewasz, że jeden z bohaterek będzie tam gwałcona przez lata i trzymana w niewoli i tak dalej, synie. I ona w tym z kolei wątku pada zajebiście w ogóle trudne pytanie, które aż mnie zdumiało, że takie trudne pytanie zadaje animka, czy matka może nie chcieć swojego dziecka, nie dlatego, że go nie kocha, albo że ma jakieś, nie wiem, że go nienawidzi, tylko dlatego, że ona straciła życie, ona została porwana, została zmuszona do urodzenia tego dziecka, to dziecko pochodzi z gwałtu i ona jakby nie ma pretensji do tego dziecka, ona je bardzo kocha i przez całe życie dużo robiła, żeby być blisko tego dziecka, ale w momencie, kiedy ma do wyboru, czy zostać z dzieckiem, czy wybrać swoje własne życie, jakby, czy wrócić do tego, co straciła, no to jest moim zdaniem takie... A to dziecko jest rzeczywiście długowieczne? Chodziło za mną to pytanie, co? To dziecko jest rzeczywiście długowieczne, czy nie. Jest ludzkie? Znaczy to jest trochę spoiler, ale już za późno, już powiedziałem. Nie, no bo po prostu to jest jakiś kolejny steak na stole, nie? Że jakby, czy chce odejść do swojego życia, do swoich ludzi, czy zostać z obcymi ludźmi tak naprawdę, nie? Z czymś obcym. Nie, znaczy no... No nie, już odpowiedziałem na to pytanie. No to dziecko nie jest długowieczne. No.
ten plan tego króla nie wypala, co nie? To jest w ogóle też zaskakująco, bo ten film się rozgrywa tam na przestrzeni jakichś 30 lat mniej więcej, są takie skoki nagle, że tam nagle po prostu bohaterowie, ci ludzcy są trochę lat starsi i tak naprawdę to ty musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, ile czasu minęło. Film dosyć rzadko ci mówi dokładnie, ile czasu minęło, co nie? I w tym czasie tak na drugim planie obserwujesz sytuację tego imperium, jak ona się zmienia, tak? To nie jest jakaś tam super subtelny obraz, wiesz, upadku imperium i polityki, spisków i tak dalej, ale jest też tak wciągający, to nie tak, że oglądasz coś, jak na drugim planie ten cały świat się zmienia i jak dochodzi do takiego wielkiego geopolitycznego zwrotu i też jakby rozumiesz, dlaczego do niego dochodzi, rozumiesz aktorów, którzy biorą udział w tym przedstawieniu, co nie? Rozumiesz jakby procesy, które zachodzą i tak dalej, więc ogólnie tak, polecam. Bardzo fajny film, bardzo zaskakująco mądry. Wyreżyserowała go Mari Okada, która jest podobno bardzo znaną mangaką wcześniej, to jest jej debiut reżyserski. Ja nie znam. Tak, i w ogóle jest dosyć ciekawy filmik na YouTubie, na kanale Beyond Ghibli, który ma takie autobiograficzne odczytanie tego filmu, że ta Okada podobno robiła już wcześniej dużo komiksów i tam chyba też film taki aktorski nakręciła na temat relacji córki z matką. Podobno ona miała bardzo skomplikowane relacje z matką, jej matka miała jakieś tam problemy psychiczne, przez co miała takie zachowanie przemocowe i tak dalej, co nie? No i że to jest podobno takie... Ja zazwyczaj nie lubię takich interpretacji, takie po prostu wciągania życia twórcy w ten, ale rzeczywiście jak się obejrzy ten film... Bo śmierć autora, prawda? Po latach 60. Ja zrobiłem doktorat o autobiografizmie, więc śmierć autora jest dosyć obca akurat. Śmierć autora. Ale ten... Śmieszne jest to, że autor umarł w latach 60, a w latach 70 nagle autobiografizm wybił w ogóle po prostu. No, co nie? No ale tak, po obejrzeniu tego filmu rzeczywiście masz takie wrażenie, że autor tego filmu próbował się w jakiś sposób pogodzić z trudną relacją z matką, nasza autorka tego filmu próbowała się w jakiś sposób pogodzić. I to też jest takie dobre, tak się dobrze czujesz z tym, jakby mając taką świadomość, bo no ładne zakończenie, takie kiczowate oczywiście. czy kwitną kwiaty, czy pada deszcz? Nie, no ale jest tam... No nie, są nie fajerwerki już... oglądane z przodu lub z boku? Już zakończenie nie będę opowiadał, Iga, już bez przesady, co nie dosiągasz mi na spoilery. I jeszcze szybko mogę powiedzieć, że grałem w Shovel Knight. Nowa DLC? King of Cards to się nazywa, tak. Okay. W ogóle jest to niesamowite, co oni robią. Tak, ja już w ogóle 30 razy ludzie zdążyli zapomnieć. Od 2013 oni robią jedną grę, nie? Ściągnęli na nią 313 chyba tysięcy dolarów z Kickstartera i wtedy obiecali, że zrobią kampanię dla czterech tych co nie, postaci. I po 2019 roku, kiedy już na 3DS-a nie wychodzą gry, ja się bałem w ogóle, czy to sklep na 3DS-ie działa, bo to normalnie trzeba ściągnąć jako DLC, tylko darmowe, co nie? I centralnie, kurde, odpalam teraz swojego 3DS-a i gram w King of Cards. I mam... Na średnio mi się podoba ta gra, o tak. Jest to moim zdaniem najgorszy Shovel Knight. Być może mam już dosyć Shovel Knighta po trzech kampaniach, ale w te wszystkie trzy kampanie mi się grało świetnie, uwielbiałem tą grę. Ta ma tak, że główny bohater jest bardzo mało mobilny, jakby ma tylko jeden taki ruch de facto. Ma taki dash, że tak z bara, co nie, pociąga kogoś. I to jest jednocześnie jego atak i jednocześnie sposób na przemieszczanie się. No oczywiście ma też skok, ale w takich zręcznościówkach... Ale to jest dziwne, bo to była gra bardzo oparta na kinetyce. No i oczywiście, że ona nadal jest bardzo oparta na tym, tylko że przez to, że masz tylko ten jeden taki ruch specjalny, to musisz go wymasterować tak totalnie, co nie? No bo tam oczywiście wchodzą komplikacje, że jak trafisz jakiegoś przeciwnika, to ten twój rycerz się zaczyna kręcić i robi taki młynek i wtedy się możesz odbić od jeszcze jednego przeciwnika, jak już się odbijesz od jeszcze jednego przeciwnika, to dostajesz dodatkowy dasz, co nie? I tak dalej, więc to jest takie do wymasterowania, ale dla mnie to jest takie średnio ciekawe, być może ja nie jestem ekspertem w masterowaniu takiego jednego ruchu, wiesz, być może to jest coś, co po prostu mnie nie kręci za bardzo. A być może jestem słaby też w tym. A oni sobie też zdają sprawę, że to jest dużo trudniejsze, bo są dużo prostsze plansze, dużo krótsze takie, że zazwyczaj jest tylko jeden checkpoint w środku, więc przechodzisz tak plansze na dwa przejścia, co nie, de facto. A wcześniej były dużo dłuższe te plansze, pamiętam, tam były po 3-4 checkpointy. No a po drugie jest to niestety karcianka. To co, przeklinam tą grę i przeklinam Dominika i przeklinam w ogóle wszystkie karcianki na świecie i wszystkich fanów karcianek, ponieważ tak, wprowadzono tam karciankę do środka i mimo, że można ją całkowicie zignorować, to jednak jest to olbrzymia część tej gry. I ja nie chcę mieć karcianek w swoim życiu. Co planszę masz jakiś
Co? Jak wygląda ta karcianka? Wiesz, no jak wygląda, to nie wiem, czy mi się by udało wytłumaczyć, bo... Nie no, ale to powiedz mi, jak ona się ma do... To nie jest taka klasyczna karcianka, to jest taka karcianka, że masz stolik 2x2 albo 3x3 mhm. i na tym stoliku leżą klejnoty. I ty masz karty, które mają strzałki na swoich krawędziach, co nie? I różne karty mają różne strzałki na różnych krawędziach. I to, że masz strzałkę na danej krawędzi, to znaczy, że możesz przesunąć drugą kartę w danym kierunku. Ale jednocześnie, jeżeli ona ma strzałkę w przeciwnym kierunku, to wtedy jej nie możesz, bo one się równoważą, co nie? Mhm. Więc możesz mieć na przykład dwie strzałki na danej krawędzi, co nie? No i gra trwa tak długo, aż cała ta plansza będzie zapełniona kartami. Karty można wypychać poza krawędź też. Aż cała plansza będzie zapełniona kartami i wtedy się liczy, kto ma więcej diamentów. Jakby czyje karty leżą na tych polach z diamentami. Jednocześnie nie można po prostu kłaść karty na diament, zawsze trzeba wepchnąć kartę na diament, nie? No, ale to się dzieje kiedy? W trakcie rozgrywki tej platformowej? Tak, nie w trakcie rozgrywki. To się dzieje, to jest tak zupełnie na marginesie, bo tam masz taki świat jak w Super Mariach tych starych, mm-hmm. nie? Że tam chodzisz od levelu do levelu, nie? No i pomiędzy tymi levelami masz jakieś takie wioski, jakieś takie, wiesz, kurde statki latające czy coś takiego i tam masz mnóstwo takich NPC-ów, z którymi możesz porozmawiać mm-hmm. i którzy ci sprzedają jakieś upgrade'y albo coś takiego, no i teraz jeszcze możesz zagrać nimi w karty. Wow. Wiedźmin 4 confirmed. Tak. Więc... Ale mimo wszystko fajnie chyba, że... Tak, no zajebiste jest... I to jest ostatnie już, tak? Widziałem, tak. To są jedno się newsa, DLC. Tak. Widziałem newsa, że w końcu są wolni twórcy. No, po 6 latach. Tak. Ja słyszałem z nimi rozmowę, że tam się pytają, czy będą robić Shovel Knighta 2. No. The Yacht Club, oni się nazywają. Tak. Jednocześnie to są dwa DLC, bo jeszcze oni dodali takie DLC w stylu... Super Smash Bros, tak? Tak się nazywa to. Biją się tam? No tak, ale jak się nazywa ta gra? Ta Super Smash Bros. Super Smash Bros, dobrze powiedziałem, no. I co wydawałoby się takim prostym pomysłem, że po prostu rzucasz postaci i one się tam nawalają i tyle. Ale właśnie też słyszałem w tym wywiadzie, że to było zajebiście skomplikowane na nich do zrobienia, bo nagle oni ze wszystkich postaci musieli zrobić takie postaci grywalne z atakami własnymi i do tego jeszcze wyważone między sobą. Mhm. Więc tak, więc to też zrobili tak. Oni pewnie przychodzą codziennie do pracy i już nienawidzą swojej pracy. No, to musi być strasznie ciężkie, właśnie jeszcze wiesz, bo jeszcze rozumiem pracę nad Disco Elysium, mhm. która wydaje mi się, że jest zajebiście taka, nie wiem, pobudzająca intelektualnie, że tam cały czas możesz coś dopisać, znaleźć jakąś głębię, jakiś dialog dopracować i tak dalej. A tutaj cały czas siedzisz w takim, kurde, kartunkowym, wymyślonym uniwersum, i tak naprawdę to jedyne, co robisz... Takim płytkim też. Tak, no właśnie, no tak jakby nie ma tam... Jest być może jakiś taki designerski, co nie, challenge, ale żeby siedzieć w tym przez 5 lat i robić tylko to, no to trochę takie przekleństwo. Fajnie, że dostarczyli. Mogliby rapować. No. Fajnie, że dostarczyli. Na i chciałabym, żeby wszyscy zapamiętali, że oni dostarczyli, bo mega dużo ludzi nie dostarcza rzeczy. Ja bym chciał, żeby ludzie, którzy robią Kickstartera, wyciągnęli wniosek z tego, co oni... Ja ostatnio znalazłem serwis, który pokazywałam Dominikowi, który zbiera kampanie kickstarterowe, które skończyły się na zero. Nikt nie wpłacił, wiesz, tam nawet ten typ nie wpłacił, który założył tę kampanię. I tam są takie dobre rzeczy tam, jakie ci to muszę wysłać, bo tam sobie takie randomowo... takie naprawdę dobre, czy takie ironicznie dobre? Takie ironicznie dobre, takie naprawdę najgorsze rzeczy tam są, nie? Jakieś tam kreskówki o jakimś szakalu, który w śnie widział Jezusa i teraz chce go naśladować. To jest dla dzieci, żeby się uczyły, jak żyć z Jezusem na przykład. I są takie bardzo źle zrobione filmiki takich starterowe. Musisz ci to wysłać, bo są... I najlepsze są książki. I tam na przykład masz progi, no i tam, że za dolara tam podziękowania w książce, coś tam dalej, nie? I na przykład za $100 laska oddawała stolik i 3 krzesła ogrodowe. Ja tu siedzę i tak, wow! Z jednej strony to jest śmieszne, ale z drugiej strony szanuję, jak ona była zdeterminowana do tego, żeby napisać książkę, co nie? Okej, muszę zebrać fundusze, żeby siedzieć w bibliotece i pisać książkę i nie musieć pracować w tym czasie. Stolik i 3 krzesła, no dobra, nie będę przyjmować gości w ogrodzie. Książka jest ważniejsza, co nie? Ale to jest takie, i tam wiesz, że musisz to chyba odebrać sam na terenie czegoś tam i właśnie, że jest tam... I spojrzysz wprost w moje zapłakane oczy. Tak, i zwykle ja masz tam jakieś przekazuję. Na przykład, że jest 15 czegoś, nie? To jest tam 1 na 1. Więc naprawdę, jest bardzo dobry ten serwis. No.
Dobra, tymczasem Half-Life 3. Dominik, dlaczego to nie jest Half-Life 3? To jest Half-Life 3. To nie jest Half-Life 3. Ani trochę nie jest. Jest. Po pierwsze, przede wszystkim, nie jest to kontynuacja. Jest mnóstwo trójek, które nie są kontynuacją. Nieważne, ale to nie jest Half-Life 3 w związku z tym. To nie jest ten przypadek, że to jest trójka, która nie jest kontynuacją. Dlatego, że cała drama, znaczy nie cała, ale część dramy związanej z Half-Life'em 3 i z tym, że on nie wychodzi, nie wynika tylko z tego, że ludzie chcą więcej Half-Life'a w swoim życiu, ale wynika również z tego, że ludzie chcą zakończenia tej historii, którą rozpoczęto w Half-Life 2. Ta historia, zdradzę wam sekret, ta historia się nigdy nie skończy. Nieważne, Tomek. To jest narracja w stylu Lost. Tak. Ani się jedynka nie skończyła, ani się dwójka nie skończyła, tak. Ani się epizod nie skończył. Oczywiście, i trójka też się nie skończy. Oczywiście, że wejdzie tak. Na końcu G-Man i powie... Ale nadal, ha, ha, ha. Ale ludzie nadal mieli prawo oczekiwać, żeby ten G-Man wyszedł i to ha, ha powiedział. I tego oczekiwali przez te wiele, wiele lat. Te wiele, wiele lat oczekiwania na Half-Life 3 nie były związane tylko z tym, jak dobrą grą był Half-Life, tylko z tym, że Valve coś obiecało ludziom, robiąc epizody. I robiąc pierwszy epizod i drugi epizod. Że będzie epizod trzeci, że to będzie trylogia, że to będzie miało jakieś tam swoje zakończenie. I jasne, że to zakończenie byłoby takie, żeby go nie było i tak dalej, ale ludzie wciąż na to czekali. I to ten Half-Life Alyx, o którym mówimy, on im tego nie da. Nie dlatego im tylko tego nie da, bo po prostu takich rzeczy się nie dodaje, ale również, ale jakby w swojej istocie nie jest tym, bo dzieje się pomiędzy jedynką a dwójką. Przedstawia to jest inna historia. Moim zdaniem to jest super zagranie PR-owe ze strony Valve, które się bardzo bało ogłosić Half-Life 3 i rozczarować ludzi, więc ogłosiło Half-Life 3, ale powiedziało, ale to nie jest Half-Life 3. Ale jakby to nazwali Half-Life 3, to ludzie byliby wkurwieni, bo to nie jest Half-Life 3. To jest trzecia duża gra w cyklu Half-Life. No. Ale nie jest to kontynuacja Half-Life 2. W związku z tym nie jest Half-Life 3. Koniec. Jakby lawyer, nie masz. Nie można tego obalić. Lawyer? Nie, ale w ogóle nie możesz tak użyć. Mogę. To są zasady i on się powołał na zasady i mnie lawyerował. No. Aczkolwiek ja uważam, że nie, że są, jest precedens. No. Ale jest mnóstwo gier, które mają cyferkę 2 czy 3, a dzieją się wcześniej albo pomiędzy. Tak, ale jeżeli to poprzednia część nie skończyłaby się cliffhangerem i ludzie nie oczekiwaliby na kontynuację tego cliffhangera przez 10 lat, czy 20, czy 30, czy akurat 50 tysięcy, ile minęło od premiery, nie wiem, Half-Life 2, to można by tak było zrobić. Wydaje się, że 15 lat od ostatniej premiery. Można by tak było zrobić, ale tak nie jest i nie można. Koniec. Dla mnie to jest totalnie Half-Life 3. I bardzo, znaczy z jednej strony uważam, że Valve wszystkich trollowało, ale z drugiej strony szanuję to. Jakby przez lata się zastanawialiśmy, co się stanie, jak Valve ogłosi Half-Life 3, wiemy, czy internet eksploduje, a okazało się, że nic się nie stało. Znaczy no, stało się, jest mnóstwo ludzi, którzy mówią, że to się, że to się że nie to stało. To się nie dzieje, co nie? Anyway, Half-Life Alyx, w którą wcielimy się w Alyx Vance z Half-Life'a 2 znaną, będzie grał na VR, którą właściciele, jak się to nazywa, Valve Index VR? Nie wiem. Tak, dostaną za darmo, natomiast inni będą mogli ją kupić w pełnej cenie $60. To będzie pełnowymiarowa gra, to nie będzie jakieś doświadczenie takie po prostu VR-owe, w którym to Alyx wraz ze swoim ojcem Eli, będą... To się rozgrywa przed wydarzeniami Half-Life 2, więc starają się jakby sprostać kosmicznym najeźdźcom. Nie no, oni jak oni się nazywają? O, ja właśnie zapomniałam. Combine. O właśnie, zapomniałam słowa, stamtąd kosmiczni najeźdźcy. Anyway, jako że to jest gra VR, to jest oczywiście FPP i Alyx ma jako taką główną umiejętność rękawiczki, które są gravity gunem, takie gravity gloves, którymi to może no, robić to samo, co się robiło gravity gunem. Oprócz tego wygląda to na taki shooter, w sensie taki po prostu VR-owy shooter, w czym już jakby nie ma nic ciekawego moim zdaniem, natomiast co jest ciekawe i na co zwróciło uwagę mega dużo ludzi, jeżeli chodzi o te trailery, to jest to, że Alyx, znaczy gracz wcielający się w Alyx, szuka czegoś na szafce, rozrzucając rzeczy, które się na niej znajdują i znajdując tam chyba baterię i magazynek. I wydaje się, że to wszystko będzie tak. Przedmioty fizyczne, które i będzie to wygląda jakby ta
to, co zrobiło z Half-Life'em 2 Valve, to to być może zrobi dla VR za pomocą Half-Life Alyx, bo jeżeli będziemy mieć pełną interakcję z otoczeniem przedmiotami w VR-ze, to to doświadczenie rzeczywiście będzie na dużo, dużo lepsze niż te, które mamy w tym momencie. Czy to będzie coś więcej, nie wiem. Trudno mi jest też wyobrazić sobie, że jeżeli to ma być pełnoprawna gra, no to myślę, że no 12 godzin przynajmniej, że zakładam sobie na web Helm VR i siedzę 12 godzin grając, chociaż może to, mam wrażenie, że nie jest to super wygodne, natomiast kontrola nie będą nigdy spłaszczone do systemu, żeby to nie było VR. Mi się wydaje, że szybko to dosyć ludzie zrobią, ale no, gra jest robiona w taki sposób, obawiam się, że Valve bardzo zależy na tym, żeby ta gra była była dla VR-a tym, czym był Half-Life dla silnika fizyki, czyli nie tylko, że wykorzysta to i że tak, będzie tak. Tylko że cała będzie zaprojektowana wokół tego. Tak, tak, no i właśnie o to mi chodzi. Ja przypuszczam, że jeżeli że to będzie właśnie chodziło o to, że to będzie najważniejsze w tej grze, to odsuwanie rzeczy, ta pełna interakcja z środowiskiem, bo to jest coś, co jest ciągle problemem w grach i VR. Założę się, że będzie dog. I że jeżeli to będzie tam i zrobisz wersję bez VR-a, z której to usuniesz, to się może okazać, że to będzie po prostu przeciętny shooter. Zgadzam się z Dominikiem. Ja też, ale też uważam, że będzie tam dog i będą zagadki logiczne, bo oni nawet chyba zapowiedzieli, że tam będzie dużo zagadek logicznych, więc pewnie będzie jakieś takie back and forth i nie wierzę w fakt, żeby nie użyli tego, nie wiem, czy można powiedzieć, że to jest postać. Można powiedzieć, że dog to jest postać? Robota. No, dobra, tej postaci. Więc takie o. Czy czekam? Nie sądzę, żebym kiedykolwiek kupowała w najbliższej przyszłości sprzęt VR do PC. Natomiast jestem bardzo ciekawa i pewnie gdybym miała, to bym totalnie pograła. Można ją preorderować i wtedy ma się jakieś bullshit bonusy, nie preorderujcie gier. A, jeszcze chciałam powiedzieć, że pan, który datamajnował zawsze rzeczy Valve'a, on w ogóle na tym zbudował swoją personę taką internetową kiedyś, jak jeszcze Valve wydawał rzeczy i on był w stanie tam wyciągać jakby z plików informacje i interpretować. Jak usłyszał o tym, że to zapowiadają, to najpierw się super zaczął śmiać tak radośnie, potem się tak popłakał i miał tyle bardzo dużo emocji po prostu, takich sprzecznych, którymi nie potrafił sobie poradzić. Na streamie to widać. On streamował właśnie to ogłoszenie i tak... Nie potrafię się postawić w ogóle w jego miejscu, tak w sensie na jego miejscu nie jest... Musiał być przeszczęśliwy, ale czy właśnie... Jego misja nie końca, no. Właśnie, ale nie, czy nie stracił wolności tym samym, jakby jak przez tyle... To nie jest Half-Life 3! W tym momencie Gabe, wiesz, dokładnie jak ogłaszają, jak leci ten stream z ogłaszania, to on powinien usłyszeć, że ktoś puka mu do drzwi, co nie? I tam, wiesz, zniknąć w kamerce, a tam Gabe do niego puka. Jesteś zwolniony, żołnierzu. Wracaj do domu. I go tak przytula. I tak... No i faktem tego, bo to ma też swoje konsekwencje, to nie jest jeszcze koniec historii. Jako, że Valve kupił jakiś czas temu Camposanto, ludzi, którzy robili Firewatcha, to... I mieli robić teraz In the Valley of Gods. In the Valley of Gods, no i jakby ta gra jak na razie jest zawieszona i to już bardzo jasno powiedzieli. Większość ludzi, którzy przyszło do Valve, jako że Valve ma cały czas tą płaską strukturę, poszło do innych projektów. Między innymi do Half-Life Alyx. Iga ma bardzo ciekawą teorię, że oni tam poszli z własnej woli, a nie zostali. To jest moja teoria. Tak, wydaje mi się, że realnie, jeżeli możesz robić In the Valley of the Gods albo robić Half-Life'a, jaki to by nie był Half-Life, to w portfolio i dla ciebie też dużo fajnie zrobić tego Half-Life'a, a przy okazji, jeżeli to będzie coś rzeczywiście taki przełom VR-owy, no to mega będzie pracować przy tej grze. Potem możesz wyjść, walnąć CV na stół jakiejkolwiek firmy i powiedzieć, robiłem Half-Life Alyx, nie? A robiłem In the Valley of the Gods. Co to jest? To jest to, co zrobiliśmy po Firewatchu. A, okej. Okay. Nie wiem, powiem wam, że widziałam kilka razy potem jeszcze ten trailer, no, In the Valley of the Gods. Wiesz, robiłem In the Valley of Gods, to tam opowiedziałem swoją historię jakąś, którą chciałem powiedzieć i miałem do opowiedzenia. No, tak, to też zależy, czy to jest realnie... Zrobiłem też trzecią, nie, tak naprawdę jest piątą czy szóstą grę w takim wielkim uniwersum Half-Life'a. Miałem minimalny wpływ na cokolwiek, znaczy, ale... Tomek, jakby ja się z tobą zgadzam, natomiast chodzi mi... Ja nie sądzę, żebym miał minimalny wpływ na cokolwiek przy tym projekcie. Ale to inna sprawa jest taka, że ja nie wiem, w jakim kształcie znajdowało się In the Valley of the Gods, ale oni nie informowali o jakimkolwiek rozwoju tego projektu przez bardzo długi czas.
Oni mogli pokazać... mieli trailer, który już wyglądał, jakby mieli... No, mieli trailer, który wyglądał, który mógł być równie dobrze bullshotem, no tak naprawdę. To prawda, że mógł być, i tak naprawdę, ale mógł być również... Tak, ale czy oglądałeś jakby współcześnie ten trailer? Ten, bo on nic nie pokazuje. W sensie, bo ja go widziałam, ja pamiętam moje pierwsze odczucia, jak go widziałam pierwszy raz, jak go pokazali, i ja sobie bardzo dużo do niego dopisałam w mojej głowie, nie? Bo sobie dopisałam, że będzie historia albo przyjaźni, albo romansu tych kobiet, tak? Bo tam jest dwie kobiety, które są w Egipcie i odkrywają rzeczy, tak? I potem zaczęłam tak myśleć i się zaczęłam zastanawiać, tak, tam tego nie ma tego w tym trailerze. To jest coś, co ja wysnułam na podstawie tego, że niedawno wtedy grałam w Firewatcha, którego ukończyłam. Firewatch jest bardzo dobry. Czy miłość w ogóle jest? Czy istnieje? No nie wiem, no Half-Life 3 już istnieje. Nie striggerowało to Dominika in the list. Nie istnieje Half-Life 3. Nie. No, ale w każdym razie... Czy to dobrze, czy źle? Nie wiem. Bardziej mnie interesuje, że jeżeli bym była w tym Camposanto i bym mogła pracować nad Half-Life Alyx, to bym wolała pracować nad Half-Life Alyx niż nad Steamem, gdzie też odeszła połowa tej ekipy, więc... I don't know, dude. Ja no czekam z zainteresowaniem, ale raczej nie zagram. No. A na Bioshocka czekasz? Na Bioshocka czekam, bo kto nie czeka na Bioshocka nowego? Ale i właśnie chciałem powiedzieć, że nie ma powodów do optymizmu, ale właściwie przypomniałem sobie, że właśnie taki zabieg podobny, czyli stworzenie takiego studia do robienia konkretnej rzeczy jednej się już udało w Giereczkowej, to dwa razy, bo zrobił to Microsoft dwa razy z Free for Free Industries i z The Coalition, które robią okej części Halo i okej części Gearsów, nawet jeżeli nie wybitne, to przynajmniej takie spoko. Więc być może uda się i to też w 2K, taka inżynieria genetyczna. Maxa polega... Payne'a zrobiła inne studio też. No tak, ale mi chodziło o taką inżynierię genetyczną polegającą na tym, że nie, że inne studio robi, tylko że tworzysz studio. Aha, i jakby, rozumiem, jakby tak. Z powodu, tylko po to, żeby... Dokładnie celem założenia tego studia jest, żeby ono robiło tą grę. Free for Free powstało, wy będziecie robić Halo po Bungie. I tam The Coalition, wy będziecie robić Gearsy po Epiku, nie? A tutaj to studio ma nazwę, ale nie pamiętam w tej chwili. Coś tam... zaraz to znajdę, coś z taką fabryką w logo. Tak, Cloudscape Industries, coś tam takiego. Cloud Industries. W każdym razie, czy nie Industries? Nie, Free Industries jest. W każdym razie na czele studia staje... Cloud Chamber. Staje jakaś pani, której nazwiska też nie pamiętam, więc mojego dobrze. Która pracowała wcześniej w Firaxis. Mieli to, żebyśmy nie wyszli na niemerytorycznych, to opisuj, że to taka kobieta, i się na mnie patrz, to ja wtedy znajdę, jak ona się nazywa. Taka kobieta znana z wieloletniej pracy w Firaxis nad grami XCOM i Cywilizacja, gdyż to są gry, które robi firma Firaxis. I ona stanie na czele tego studia. Ja nie widzę o tym żadnej informacji, Dominik. Przepraszam cię, I failed you. I to studio ma jakby w swoim... Kelly Gilmore, dokładnie. I ona ma i to studio ma w tym swoim... W swoim, jakby to powiedzieć... DNA. Ma być wpisaną różnorodność i otwartość na różne głosy, co być może jest dobrym pomysłem, kiedy bierze się coś jak Bioshock. Co ciekawe... Gdzie teraz będzie latarnia? Co ciekawe, nie wiem, ale gdzieś będzie na pewno. I na pewno będzie pod ziemią chyba, nie, było pod wodą. Co jest ciekawe, przy okazji tej informacji okazał się artykuł Kotaku, z którego wynika, że to nie jest tak, że to się dopiero teraz wydarzyło. Tak, już działają tam dwóch lat. Że już od dwóch lat... A, 2017. Tak, że już od dwóch lat trwają prace nad tą grą. W tym teraz ogłoszeniu jest mowa o tym, że ma gra się ukazać za parę lat, czyli przypuszczam, że za jakieś 2-3, co by też tak już tam się pewnie sklejało 5 lat na całą produkcję, to jakoś takiej dużej gry, no to ma to jakoś na cenie. Ale gdzie teraz będzie miasto? No, serio, było w chmurach, było pod wodą. Ale także mamy teraz sfantazjować? W sensie, co byśmy, bo jakby... Na Księżycu na przykład. No właśnie tak, pierwsza moja myśl to jest w kosmosie, ale z drugiej strony, wiesz, może w wulkanie. Takie retro science fiction byłoby zajebiste. Lata 70, 60, wiesz. Co by się stało, jakby po 69 roku, jakbyśmy zainwestowali, naprawdę poszli w podbój Księżyca i tam w 76, 78 powstałoby baza i tam w latach 80, na przykład wyobraź sobie stylistykę lat 80 i miasto na Księżycu, co nie?
Zajebiste to. Znaczy, ja jestem za. Ja mam taki... W ogóle, nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, ale lata 80. to jest odpowiedź na wiele pytań. Oglądam teraz trzeci sezon The Deuce, po polsku Kroniki Times Square. Co było pomiędzy 70. a 90. Nie, no ale oglądam sobie teraz trzeci sezon The Deuce, czyli Kroniki Times Square, bardzo polecam, bardzo dobry serial o prostytucji i pornografii. I tam, Są rzeczy, które lubię w moich serialach. I moja żona zadaje mi bardzo dużo pytań takich, że na przykład, bo tam jest też wątek AIDS i tak dalej. Dlaczego oni się tak zachowują? Dlaczego oni nic nie wiedzą o AIDS? Dlaczego są tacy głupi? Dlaczego mają takie włosy i tak dalej? To wszystko jest, bo to lata 80. Ludzie byli w dziwnym miejscu w latach 80. Byli. Nie wiem, czy lata 90. nie są rakową naroślą na latach 80., bo tam też się działo weird shit. Nie więc wiem, ale na Księżycu będzie... i takie retro futuro zawsze... Ja lubię Fallout, to zawsze retro futuro jest spoko ogólnie. No. No. I co, będzie rewolucja na Księżycu? Nie wiem. Znaczy no... To musi być, znaczy nie musi być, no bo nie musi być, ale jeżeli to będzie Bioshock, to powinna być gra bardzo polityczna, bo wszystkie Bioshocki są polityczne i poruszają polityczne. Więc na przykład jakby opowiedzieli o zimnej wojnie coś na ten temat, byłoby spoko, o komunizm versus kapitalizm. Właśnie lata 80. to masz ten taki turbokapitalizm z Reaganowskim no wydaniu. Tak. Więc no nie wiem, no to by było spoko. Nie wiem, jakie są, mogą być jeszcze miasta. No. Mogą też wymyślić jakąś taką, wiesz, idealną utopię, po prostu zwykłe miasto normalnie gdzieś na, wiesz... No ale właśnie cały ziemi. Patent Bioshocka nie jest taki, że oni uciekając od tych miast na ziemi zrobili jedno w chmurach, a drugie pod wodą? No, że ta tak, odległość geograficzna no i zupełna ziemią, izolacja no. Jakby... No właśnie pod ziemią. Takie w stylu Fallouta, wiesz, tych przekrojów takich, nie? Tak, no bo właśnie się zaczęłam zastanawiać, co by było fajne. Farmy mrówek to są tu się. Ale z drugiej strony nie byłoby takie malownicze, on był już w jaskini cały czas, no i... No to właśnie no? Chyba kosmos, co? Chyba kosmos co, najbardziej. No. Postanowione. Słyszeliście? Tymczasem no. Game Awards. Tymczasem Game Awards, tak. Yeah! Jeżeli już mówimy o rzeczach z kosmosu... Game Awards, wow, dobra. Woohoo! Niekończące się pasmo reklamowe telewizorów tak, nowych gier. Przyznano The Game Awards, czyli... To chyba teraz najbardziej prestiżowe wyróżnienie w... Nie podjudzisz mnie, nie zacznę no, ja tej rozmowy bo nawet jeżeli byś porównywała to do innych, jeżeli... No to chyba teraz Game Awards jest najbardziej prestiżowy. Jest bardziej prestiżowy niż jakieś joysticki i co tam jeszcze, jakieś bafty, tak? Indie chyba... Game Awards. Indie Game Awards jest dla... Kto to rozdaje i kiedy? Nikogo nie obchodzących... Wszyscy wszystkim zawsze. Chyba dostaliśmy taką nagrodę, wydaje mi się. W każdym razie rozdano The Game Awards. Większość gier dostała tylko po jednej nagrodzie. Dobrze, więc... powiedzmy od razu, że to jest zrobione przez Jeffa Neely'ego, dopóki pamiętam. Nie, się czyta jego nazwisko. Leia, Jeff Keighley się czyta jego Jeff nazwisko. Jeff Keighley, okej. Okay. To ja chciałam powiedzieć, dopóki jeszcze pamiętam, jak się czyta jego nazwisko, ewidentnie to nie była prawda. Tak, nagrodę za najlepszą grę roku wygrało Sekiro, co się wydaje dla mnie bardzo bezpiecznym wyborem takim zachowawczym. Przy okazji mi się wydaje, że już nikt nie pamięta i nikt nie mówi o Sekiro. Mi się wydaje, że Dominik zjadł bardzo dużo bąków na śniadanie. I Sekiro dostało dwie nagrody, bo dostało jeszcze za najlepszą grę akcji. Action Adventure dokładnie. Cztery nagrody, czyli największym zwycięzcą The Game Awards okazało się Disco Elysium, co jest w ogóle nie dość, że wielkim zaskoczeniem dla mnie, to jeszcze strasznie kurde pozytywnym takim, ten że wow. Ten typ był zajebiście ubrany. Tak. Dobrze, że dostało nagrodę i w Fresh Indie Game by tak. Subway i Best Independent Game. Tak, to prawda. Czyli dwie takie same nagrody, bo... I za najlepszą narrację i za coś jeszcze. RPG. Ale to Tomek RPG. Właśnie powiedział, że to już a, jest... A, najlepszy RPG, tak. Jak ty powiedziałeś, że to jest już taki... To jest taki totalny postmodernizm, tak, żeby gra, kurde, o komunistycznej rewolucji, która została obalona przez liberalny kapitalizm, dostała nagrodę sponsorowaną przez Subway. Takie w ogóle. I jeszcze dziękując za tą nagrodę, oni wchodzą na scenę i mówią, że dziękujemy wielkim ludziom z historii, z których czerpaliśmy inspirację, między innymi mnie u Marksa i Engelsa i Majakowskiego, takiego słynnego komunistycznego poetę i co ja, czyli takiego zeserowskiego piosenkarza, takiego rewolucyjnego, więc w ogóle uważam, że to jest taki troll już na wysokim poziomie. No i ten typ, który był tak ubrany, jak był ubrany, tak. Był naprawdę dobrze ubrany. Tak, mam nadzieję, że to jest, bo właśnie nie wiem, czy to jest ten pisarz, ten ich tam główny pisarz, mam nadzieję, że to jest on, bo jeżeli tak, to tam plus 10 ma dla mnie od razu, jego, jeszcze wiesz, do jego persona, w ogóle do atrakcyjności i tak dalej. Trzy nagrody dostało Death Stranding.
ale zaskakująco dostało, poza reżyserią dla Hideo Kojimy, to dostało nagrody dosyć mało znaczące, bo dostało nagrody za muzykę i za głównego aktora. Znaczy mało znaczące, za muzykę to jest oczywista nagroda dla Death Stranding, tak mi się wydaje, bo po prostu tyle, ile tam jest licencjonowanej muzyki, dobrej i dobrze dobranej, no to tam po prostu im się należała ta nagroda. A za aktora to taki jest, no okej, macie Madsa Mikkelsena, to czy... damy mu nagrodę, bo koleś z Hollywood trochę głupio będzie, jak nic mu nie damy. Czy nie... czy nie... Ja przez cały czas, bo ja oglądałam całą tę ceremonię, ja się spodziewałam, na żywo że... oglądałaś? Na żywo nie, rano. Wstałam o 5 rano i oglądałam. I ja się spodziewałam cały czas, że kamera, bo tam ta kamera takie ma przejścia, że ona nagle zleci i będzie Hideo Kojima i Jeff Keighley się całować w ogóle z językiem. Nie? I po prostu jeszcze Reedus tam powinien podejść i jeszcze tam nimi... Śmieszne było to właśnie też. Bardzo, bardzo wyraźnie widać, że niestety Jeff Keighley, albo nie wiem, czy albo operator Jeffa Keighley'ego ma straszne ciśnienie na właśnie na takie gwiazdorstwo. I nie na gwiazdorstwo growe, bo jeszcze rozumiem, że Hideo Kojima jest realnie jak gwiazdą gier wideo, nie tylko na takie właśnie gwiazdorstwo kurde hollywoodzkie, takie niegrowe. I na przykład jak Kojima przemawiał, to kamera pokazywała głównie kurde Normana Reedusa. Cały czas były przebitki na niego. Było też, to, że tam jest Elon Musk, kurde, był na publiczności non-stop, kurde, też kamera go pokazywała. Widzieliście, widzieliście, bo tam właśnie ja to oglądam i tam Grimes występowała. Elon tam... Musk, nie Tusk. Elon Musk. Tak, ja źle powiedziałem. I ja mówię tam, ej, Grimes występuje, to pewnie Musk jest na tym, na publiczności. I zaraz pokazali, że jest. I ja tak siedzę, yeah. I jeszcze, żeby skończyć, to dwie nagrody dostało Fire Emblem za najlepszą strategię i nagrodę publiczności. To są jedyne takie gry, które dostały po kilka nagród, a reszta to są takie pojedyncze wyróżnienia. Więc nie wiem, no ja nie jestem zadowolony z tego, że Hideo dostało nagrodę. Nadal uważam, że to jest dosyć śliska sytuacja, chociaż czytałem tam, przygotowując się do odcinka, przeczytałem na ich fuck you dokładnie jak ten. To nie jest fuck you, tylko jest fuck you. Ty. Czyta się fuck you. Jest fuck you totalnie. Jest F-I-Q. Ale to F-A-Q w takim razie. Nie, jest fuck you. Albo czytasz, liter. Dobra, to już jest, tak, oficjalnie to już jest fuck you. Na ich faku jest ten, jest tam rozpiska jakby, jak są rozdawane te nagrody i jest napisane bardzo wprost, że Jeff Keighley nie bierze udziału w tej, w tym procesie przyznawania nagrody. Dominik wykazał dziennikarski sceptycyzm. Bo to, czy on bierze, czy nie bierze, to jest jedna sprawa, ale to wciąż jego nagrodą, on jest organizatorem, on tak. To wspina, on jest szefem tutaj, no to tak. Kurde. No. A do tego jeszcze Kojima należy do, zaraz przeczytam, jak się dokładnie nazywa, jest taka rada przy tej nagrodzie, taka doradcza i Kojima do niej należy. On doradził im, że może on powinien dostać tę nagrodę. Pisane, jak on się nazywa? Czekaj. Nie, możecie dać ją komuś innemu. Advisory board po prostu, nie ma jakiejś specjalnej okay. Oczywiście, że możecie ją dać komuś innemu. No, ale doradzam wam nie. I tak. Nie, zależy od was. Zapytajcie szefa. O, tak się akurat składa, że jest pod biurkiem. No ale poza tym, że uważam, że Hideo nie powinien dostać i że to w ogóle też te Game Awards z roku na rok to jest trochę taka kurde celebracja Hideo w ogóle, co nie? Tak, bo albo go nie ma i wtedy Keighley wchodzi i mówi, że jest skandal, że go nie ma, albo on jest i wtedy Keighley mówi, że jest zaszczycony, że on jest, albo on jest i jest zdolny go nagrodzić, więc mówi, że daje nagrodę. Ja bym chciała też powiedzieć, że był fantastyczny zespół. Powinien zmienić czas na Hideo Kojima prezent z Game Awards. Był też Reggie, który wszedł na scenę w ciemnych okularach i tam literalnie nie zrobił nic innego i to było super cool. I on zapowiadał, on dawał nagrodę jedną właśnie Disco Elysium. Tak. Okay. No ale ogólnie poza tym The Game, znaczy za reżyserię gry, to jakby jest, nawet się zgadzam z tymi, tak wiesz. Uczciwe. Powierzchownie, że się tak wyrażę, nie? No bo... Znaczy uczciwe tam... w sensie, że wydaje się, że te wybory są takie... Tak. Okay. Bardzo mnie cieszy, że Disco Elysium zostało tak docenione. Myślałem, że to będzie gra, która przejdzie tak trochę poniżej radarów. No radaru, i tymczasem i tym jednocześnie jakby jest, mówi się już teraz o tej grze jako największym zwycięzcy tych nagród właśnie przez to, że tak dużo tych nagród, najwięcej ze wszystkich. Jest to jedyna gra, która tak dużo nagród zebrała. No. I jakby ta wygrana Sekiro,
teraz już serio mówiąc bez hejtowania, jest zasłużona, ale jednocześnie tak jak mówisz, ona jest taka, to jest taka nie nagroda jakby. To jest takie stwierdzenie faktu, okej, wszyscy tak mówią. Być może tak nawet jest, być może to jest prawda. Ale to jest trochę tak jak z Wiedźminem 3, jak mieliśmy dyskusję, najlepsza gra roku, która nie jest Wiedźminem 3. Bo już na tym etapie wszyscy tak bardzo wiedzieli, że to jest Wiedźmin 3, że już gadanie o tym nie miało sensu, więc... Ja się bardzo bałem, że dostanie Death Stranding. Ja też. A chciałem powiedzieć, że Sekiro ma ten problem, który ma bardzo wiele gier problem. Ono wyszło w marcu. No właśnie, Marzec to jest taki niestety problem, że to jest bardzo blisko od tych poprzednich nagród i super daleko od tych, dlatego ty nie pamiętałeś, że to w ogóle wyszło w tym roku. No, ja miałem takie wrażenie, że jakby ta gra już w ogóle wyszła kiedyś tam dawno, przez to, że już zdążyła cały cykl swój życia przejść, już została przemielona i już... A tak swoją drogą na rozdaniu nagród było jeszcze bardzo dużo reklam telewizorów Samsung i koncerty. I ja powiem wam, bo te koncerty, które robi Kili... Patrzę na Dominika, tak. On się sam prosi o to. On ani nie ma imienia łatwego, ani nazwiska. No bo jest kurde Kanadyjczykiem. Kanadyjczycy to za siebie mają. Patent jest taki, że my mamy teraz te polskie rozdanie nagród. W sensie Central European Game Awards, to się nazywa tak? Central European, tam dwa E są. No właśnie. European Entertainment Game Awards? Nie pamiętam. Nie. Central and coś tam... Albo Central and Eastern Europe. European, tak. Central and Eastern European Game Awards, tak. Tak, i na przykład tam, bo ja jestem, jako że to się odbywa na Game Industry Conference, to jestem tam co roku i tam też są koncerty i ja nie wiem, czemu oni to robią. To jest moim zdaniem i na tych Video Game Awards i tam jeszcze rozumiem, jak była tam muza zrobiona pod Cyberpunka albo muzyka z Death Stranding, w sensie, tak, bo tam były Churches. To tam spoko, ale na przykład czemu tam był Green Day? Bo... Czy ktoś kupuje realnie dodatkowe bilety, żeby tam pójść nie, na Green Day? Nie, tam był Green Day, bo jego utwory gdzieś tam się pojawiły. Bo u nas to są po prostu jakieś gwiazdy pop polskie. Ja nie widzę żadnego uzasadnienia tego, że one istnieją i uważam, że to nie jest... W ogóle, żeby te zespoły istniały. Nie, nie, że te koncerty istnieją. Fuck you! Wszyscy się zupchli. Czy mogliby się istnieć w ogóle muzycy pop w Polsce? ja jeszcze tylko powiem Beat Saber. Nie wiem, co to jest za gra. To jest taka gra VR, gdzie masz. No to tam będą kawałki Green Day'a. Masz dwa miecze. No dobra, no pewnie też jest w Just Dance 2020, rozumiesz, nie? Ale naprawdę. Rozbiłam tam. Ja jeszcze tylko, żeby zadośćuczynić mojemu researchowi głębokiemu, to powiem, jak są rozdawane te nagrody. Jest zaproszonych ponad 80 redakcji z całego świata, które dostają ankiety i tam po prostu wpisują, jakie nagrody, jakie gry chcą nominować. W tych ankietach. Wydaje się, że znaczy tak wynikało z tego, co jest napisane na stronie, że to są otwarte ankiety, że możesz tam wpisać, co chcesz, co nie? Jakby do nominacji. Mi się wydaje, że Jeff Gerstmann jest w tych, bo on czasami mówi... Tak, no i na pewno, Giant Bomb jest na pewno. Z Polski jest CD Action i Gry Online. Jest kilka takich przypadkowych redakcji, bo na przykład jest Daily Star, Metro Co. UK, The Guardian, Entertainment Weekly, Newsweek i LA Times. Guardian często ogarnia gry. No, ale na bardzo podstawowym poziomie. Bardzo na podstawowym. I raczej nie? Kulturowo. Więc to raczej zostają tak za zasługi zaproszone takie tytuły jak LA Times, albo Newsweek, albo właśnie Guardian, co nie? Niż za realną, merytoryczną wiedzę na temat rynku gier wideo, co nie? Tak samo Daily Star. Nie podejrzewam, żeby tam istniał jakiś, kurde... zaangażowany krytyk gier wideo, nie? I po tym, jak są te nominacje zrobione, to później jakby wygrany oczywiście zostaje ten, który został nominowany przez jak najwięcej redakcji, ale ten wynik może jeszcze zostać zmieniony, ponieważ jakby głosy redakcji liczą się jako 90% oceny, a 10% oceny to jest jeszcze głosowanie publiczności. Niezły research. No. Widziałeś, Dominik, jak zeszczował? Nieźle. Widziałem, jak zeszczował. Ostatecznie i tak o wszystkim może decydować Jeff Keighley w ostatniej chwili. Ale twierdzi, że nie, że jest zupełnie poza tym procesem tak. I że się odsunął. Tak. I była ta pani, której teraz totalnie zapomniałem jej nazwiska, ta z E3, która, ta Japonka, która ma okulary odwrotnie założone, to co ma... Ona co była ona art dyrektorem tej gry, którą zapowiadali, z tego zrezygnowała, a teraz po prostu dawała nagrodę, którą wygrał Control, więc nie pamiętam, jaka to była... Na pewno za Control dostał za art dyrektorem. No to dawała, bo ona też była art dyrektorką wcześniej. I ona jest so cute.
Jestem jest po prostu, ogóle, kocham ją forever. Co jest w ogóle ciekawą nagrodą. Nie pomyślałbym o tym, ale jak przeczytałem, to miałem taki okej. Jaka nagroda? Art Direction dla Control, że jest ta gra zaskakująco jak na grę, po której się, w której się chodzi po biurowcu, to robi tam fajne rzeczy. W ogóle teraz w podsumowaniach roku, jak już zaczynają być publikowane podsumowanie roku, to Control bardzo mocno stoi w tych podsumowaniach. To jest dobra gra. To jest dobra gra. I myślę, że... I cieszę się. I podobno mówię, też słyszałem, że się dobrze sprzedała i że Remedy jest zadowolone z jej sprzedaży, więc mam nadzieję, że no, faktycznie. Aż ja jestem zainteresowany, żeby w nią zagrać. Bo tak... Ja totalnie też. Jakby nie ma takiego sprzężenia zwrotnego, że właśnie, że na początku ludzie mówili, że jest dobra, a teraz nagle, że już tam nieważne, co nie? Pokazali też Xboxa. Tak, że... Xboxa, zapomniałam o tym zupełnie, że pomiędzy nagrodami... Który po prostu nie wiem, kto jest odpowiedzialny w Microsoftie za wymyślenie nazw. Czy on będzie miał czytnik? Tak, ma czytnik, widać, tak. że ma szczelinę. Że ktoś powinien, nie wiem, kto wymyśla te nazwy tym konsolom. Moja mama. Ale po prostu, nowy Xbox, znaczy Xbox Series X, czyli co sugeruje, jak szybko zauważyli ludzie, z tym się zgadzam, że oznacza, że będzie więcej niż jeden Xbox, że jak jest Series, i też się mówi o tym. Series S. Prawdopodobnie się przypuszczam, że Series S drugi, bo mówi się już od dawna o tym, że Microsoft wypuści, ona starcie dwie konsole, słabszą i mocniejszą. Jedna nie będzie miała czytnika. I że jedna nie będzie miała czytnika, tak. Znaczy, nie wiem w sumie. Reddit skrócił tą nazwę. I tak, i już jest nazwa Xbox Sex. Xbox Sex. Bo Series X. Więc tak lądwa jednak nie... Bo pierwsze komentarze były takie, że Microsoft w końcu udało się wymyślić nazwę, której nie będzie można w jakiś głupi sposób skrócić. No, nie? X-Bone. Zresztą wokół tego samego są te cały no czas. No tak, tak. No, internet... A X-360 miał jakiś głupi skrót? Nie, właśnie 360 i potem jak miała być... Była taka sugestia, żeby nazwać tego Xboxa, który teraz miał wyjść, jako 720, że to marketingowo miało sens, bo 360 wszyscy bardzo dobrze pamiętają i bardzo lubią. Fajne, no. I 720 jest bardzo łatwo powiedzieć i nie pomyliłbyś tego z żadnym innym wcześniejszym Xboxem, no a jest coraz bardziej confusing. No właśnie, być może oni powinni po prostu zaorać i nazwać teraz Xbox 2. Ale właśnie to trochę, być może to jest takie moje spostrzeżenie, że skoro będzie Xbox Series X i Xbox Series S, to tak naprawdę nazwą konsoli jest po prostu Xbox. A Series to jest... To zupełnie bardzo pomoże. Więc... Po Xboxie pierwszym, po tak, Xboxie tak, One, tak, który jest innym Xboxem. Jak wiele jest warta jedna dobra decyzja Sony, którą podjęli wiele lat temu, po prostu idą teraz alfabetem arabskim, kurde, do przodu. Ale gdyby, ale już... Nie alfabetem. Być może to tak rozwiążą to na poziomie... tekstu na pudełku, nazwy, nie? Że będzie Xbox jako duża nazwa i tam Series X po prostu mniejszy, jaki ten, nie? Nie wiem, no to na to coś, czym się zdecydowanie nie podoba w tej konsoli, naprawdę. Jeszcze pisałem jakiś czas temu newsa o tym, że Phil Spencer powiedział, że każda ich nazwa dotychczas jakby mówiła o tym, co jest najważniejsze w tym sprzęcie. Że Xbox 360 był takim centrum jakby wszystkiego wokoło, że jest ważna, wszystkie, łączącym wszystkie media. To dokładnie totalnie tak było. Że, no. że taka była ich idea, nie? Że takie multimedialne centrum rozrywki, że Xbox One to jest ten jedno pudełko, które zbiera wszystko, co masz, nie? Totalnie tak było. Tak, dokładnie. A że na nowa nazwa też będzie był jakimś tam takim... Totalnie jest. Jakim? Jak jest Xbox Series? Jak wam się podoba design? Podoba mi się. Design mi się podoba. Jestem... Ja właśnie wszyscy się tak bardzo wnerwili na ten design. Ja jestem taki na dwoje. Czy ty widziałeś Xbox One i PlayStation 5? 4, przepraszam. Jest, tak, jest no. Ten Xbox jest moim zdaniem, tak w sensie jakbym jako konsument miała kupować coś w opakowaniu, to on jest przynajmniej inny. No dokładnie, że jest to bardzo rzadko w tych konsolach stacjonarnych, ktoś się decyduje na... To może być zaskakująco wygodne, że on jest tak. Takim pionowym. Plus on jest dosyć mały. Ludzie już się wnerwiają, jest... że jak ja to położę pod telewizorem. On jest tak jak patrzyłem, on jest mniej więcej wielkości tego peceta, co u mnie stoi pod biurkiem. Tak jak widziałem, tak jakby jak porównać... Bo on to już się sprawdza w podcaście, takim widzicie? Nie, bo chodzi o to, że stoi koło pada ten Xbox na zdjęciu i tak mniej więcej on się może przez to, jak wygląda, się wydawać, że to jest duży, ale wy właśnie, jak sobie spojrzysz na wielkość pada, który jest porównany, wychodzi na to, że nie, że raczej jest mniejszy od tego Xboxa aktualnego na pewno, One. I będzie można go też położyć. Nie będzie musiał wstać na sztorc, będzie mógł leżeć, więc jak go sobie położysz. Więc jak go sobie położysz, to będzie takim tak pudełkiem. No. Jakby Xbox też znaczy wrażenie, że. Ja wciąż uważam, że on ma 300 razy więcej charakteru niż tak. Tak, jest ciekawy. Ja nie powiedziałbym, że mi się podoba, ale też nie powiedziałbym, że mi się nie podoba. Jest a nie uważasz, że przynajmniej ciekawe? Okay. No nie, jest ciekawe na pewno, bo przede wszystkim wybijają się w ogóle z tego takiego poziomego, płaskiego. Tak.
nurtu konsol. I na pewno kupię. Ponieważ uczenie się na błędach nie jest zdolnikami najlepiej. Ja myślałam po tym, jak ostatnio testowałam tylko Games Passa i potem... Game Passa, czy wy w ogóle wiecie, co robi Microsoft? Ostatnio była ta promocja, że możesz za tam chyba $3, czy tam, nie wiem, za jakieś tam grosze, mieć go na miesiąc, czy tam na dwa miesiące. No ja go miałam przez miesiąc, ale pamiętałam, że ta subskrypcja tam jest i idąc za ekonomiczną radą Dominika przy tym, jak zrobił na EA Access majątek, to stwierdziłam, że jak już skończyłam Outer Worlds, że już nie będę dalej grać, więc go anuluję. I weszłam sobie na konto Microsoft i anulowałam go i Microsoft się mnie zapytał, czy chcesz zwrot swoich pieniędzy, czy chcesz po prostu zakończyć subskrypcję? Oni chcieli mi oddać za jakieś 23 dni, których używałam, Co więcej, Microsoft ma taką bardzo użyteczną rzecz, która rzadko jest przy takich usługach, że możesz odznaczyć taki ptaszek, że nie przedłużaj mi subskrypcji automatycznie. Tak. I po prostu kupujesz taką promocję, ja teraz mam na 3 miesiące, tam za 4 zł i odkliknąłem to i to jest spokój, po prostu to tak nie muszę sobie ustawiać przypomnienia. Tak, ale to jest tak fair, że ja stwierdziłam tak, gram przez ileś tam dni, miałam to aktywne przez ileś tam dni, przez ileś dni grałam. Ja uważam, że Outer Worlds było warte tych pieniędzy, które zapłaciłam wam za tego Game Passa. Tych $3? No, czy to w sensie, że i wiesz, i... Kliknęłam, że nie chcę tych pieniędzy z powrotem. Ale wiesz, jak to jest? Mi się wydaje... Jeżeli chcesz pieniądze z powrotem, to kończy się automatycznie subskrypcja, jeżeli nie chcesz, to jest do końca. Mi się wydaje, że dostajesz pieniądze z powrotem za ten okres, którego jeszcze nie wykorzystałaś. Całość. Całość. Ja właśnie usiadłam, ja stwierdziłam, macie moje pieniądze. To jest to, że jesteście tak fair z tym. Proszę, macie. Tu was nie oszukam, tak? Tak, macie moje 4 złote. Wow, Iga. Niech stracę. Nie, ale ja uważam, ja się realnie rozczuliłam, jak coś takiego zobaczyłam, że jest ktoś w ogóle, ja jestem w ogóle bardzo optymistycznie patrzę na Game Passa. To jest bardzo fajny model, który być może pozwoli trochę odetchnąć firmom, które robią i w ogóle tym takim grom w starym stylu, takim właśnie jak Outer Worlds. Może ze średniej półki. Takim ze średniej półki, których się przestało robić, bo każdy chce mieć teraz, wiesz, grę na 200 godzin, która jest open worldem, która przy okazji się monetyzuje, której nigdy nie kończysz i wiesz, a to pozwoli wrócić takim grom na 8-12 godzin zamkniętym, zwartym, fajnym. Tak swoją drogą mam taką mini anegdotę. Tomek Pstrągowski, ale Tomek, którego wy dwójkę znacie, ostatnio był chory i dałam mu Switcha, żeby sobie pograł. I on sobie siedzi i sobie gra i przeszedł Transistor, przeszedł Celeste, przeszedł Minit, przeszedł Mom Hit My Game i tam jeszcze jakieś kilka innych. I on tak siedzi i on mówi, że on ostatnio przez ileś lat grał tylko w gry AAA i on nie wiedział, że gry ciągle są fun. Bo on po prostu nie wiedział, że gry są cool i że są innowacyjne. Tomek, diskalizm spróbuj. I ja tak w ogóle usiadłam i mi się tak przyjemnie na sercu zrobiło. Powiem ci, że próbowałem ostatnio tak swoją drugą grać w Celeste i to jest fenomenalna gra, ale fenomenalnie odjebał ręce i dosyć szybko. I trochę tak, no. Dosyć szybko odpuściłem. Mój kolega ostatnio kupił Switcha i za moją radą kupił Celeste i zacząwszy grać w Celeste, wysłał mi SMS-a, czy mój Switch przetrwa. Ja rozumiem, że mój przetrwał jakby Celeste, więc tam... Tak, ale tak swoją drogą... Ja pamiętam, jak ja grałam i pamiętam, że było trudno, ale teraz słysząc, jak ktoś inny gra, jak się tam wciska te wszystkie rzeczy i tak siedzę i nowe Joy-Cony, No, mamy coś jeszcze do powiedzenia o Game Awards? Jeszcze jakieś ciekawe? Hellblade 2 będzie. Już pisałem Tomkowi, po prostu, tak. Czemu oni to ciągle robią? Powinni być jakieś... 40 lat tylko na prac ciężkich w kamieniołomach, żeby sprzedawać ludziom ten kit, że to jest in-game. Puszczają taki tyle, gdzie ewidentnie widać, że ta twarz jest za bardzo szczegółowo animowana, tam się w ogóle mięśnie, kurna, tutaj... Było napisane, że to jest in-game? Tak, że in-game... Ale z drugiej strony, nie wiem, czy pamiętasz... Że in-engine footage. Że tam się tak, jej mięśnie w ogóle na klatce piersiowej ruszają, jak oddycha. Nie ma poziomu... Pamiętasz, w pierwszym Hellblade'zie jest taki bardzo długa sekwencja, gdzie widać, że to jest tam nagrane, w sensie aktorami, i to jest w grze. Więc nie wiem, czy może jeżeli było in-game, to było in-engine. Ja raczej się zastanawiam, ja się cieszę, to totalnie nie jest tak, że się to nie, nie jest, cieszę, ale po co oni to robią? Totalnie... Po co robią drugą część z Hellblade'a? Też nie rozumiem. Z drugiej strony może to jest in-engine, ale nie ma w ogóle... Nie ma może możliwości. To jest in-engine, ale na takiej zasadzie, że tego nie będzie w grze, co nie? Nie ma możliwości, żeby taki poziom szczegółowości był w grze. Może faktycznie... Bo nawet nie chodzi o możliwości techniczne, chodzi o to po prostu, że tam kurna musieli ludzie pół roku rzeźbić kurna jeden kamyczek. No oczywiście, że tak, no bullshit. Że więc... Anyway, po co?
W sensie, ja jestem ciekawa, chcę zobaczyć, co to, ale po co druga część Senua? Czemu nie robią nowego IP? Też nie rozumiem tej też decyzji. Nie. Znaczy rozumiem ją z punktu widzenia finansowego, no być może stwierdzili, ocenili, że to jest IP, które jest warte, żeby... Ale Ninja Theory jest studium, które opowiada historię, oni opowiedzieli tą historię. Tak. I opowiedzieli zajebistą historię, ona się zajebiście kończy i... To jest przy okazji historia, która opowiada o pewnym problemie choroby psychicznej. Co teraz? Będą mówić jeszcze więcej o tej chorobie psychicznej? Tak. Nową chorobę. Czy to właśnie, że... W każdej części będzie. Zawsze jest choroba, zawsze jest. Nie wiem. No. Nie wiem. Więc jest to dziwne. I oprócz tego z zapowiedzi mega fajnie ten Weird West wygląda. Właśnie jestem super ciekawa, co to będzie. I Bravely Default 2 wyjdzie. I mam nadzieję, że będzie można go przejść raz, a nie 8 razy, tak jak Bravely Default 1. I przy okazji ludzie pakujecie się od razu, już ja wam chińskie to bajki. Co? Chińskie bajki opowiadasz teraz. Nie, no ale przede wszystkim to jest Square Enix przecież, ty. No bez przesady chyba. Tutaj lubimy Square Enix, nie? Tak, lubimy. No, co oni robią? Chińskie bajki. I przy okazji od razu do Square Enix mówię, pakujecie się jak grząski grunt. Słuchajcie, Square Enix. Pierwszą grę nazwaliście Bravely Default, drugą Bravely Second, a teraz trzecią nazywacie Bravely Default 2. To się nie skończy dobrze, skończycie jak Xbox. Jak będziecie wydawali za 20 lat Bravely Default Second Series X, Bravely Default Second Son będą wydawać. Co? Bravely Default Second Son. Tak. Coś jeszcze z zapowiedzi was ruszyło? Tknęło? Tam, ja mogę to zauważyć trend. Ciebie zainteresowało? Trend, słyszałem, że grał w Gears of War. Tactics, no? Będziecie grać tak, no tak. Napisałem do Dominika, że autentycznie ma to na piśmie, może zrobić screenshot i tak dalej. Po raz pierwszy w życiu czekam na nowe Gearsy. Tak, bo ja zobaczyłam i się stwierdziłam, kogo z was się zapytać, czy będziecie w to grać. Będą nowe Gearsy, będą strategią turową w stylu X-Coma. I dookoła ludków zamiast kółeczek są takie małe zębatki. Jak cute to jest. No, to jest firma, która ma duży budżet, więc to będzie raczej dopracowane. Ładnie to wygląda graficznie. No tak, czekam. No to są fajne gry, które ja lubię grać i jestem przy nadziei, że się tak wyrażę. Co? Nie możesz. Nie no, mam nadzieję związane z tą grą. Wygląda dobrze, wygląda ciekawie, interesująco. Przy okazji to jest strategia turowa. Nie oczekuję od niej, że będzie miała wybitnej grafiki. To znaczy nie grafiki, tylko fabuły. To bardzo dobrze, bo Gearsy nigdy nie miały wybitnej fabuły. I tam się fabuła jakby tworzy na podstawie twoich wydarzeń, na podstawie tego, czy żołnierze się umierają. Ale to też da 10 na 10, jeżeli będzie można mieć tam związki i rodzić ale kwadratowe tak. dzieci. Tak, tak. Jeżeli pójdą w kierunku Fire Emblem i moi kwadratowi żołnierze i ich kwadratowe żony będą mogli mieć kwadratowe dzieci, które będą wypuszczane na kwadratowe pole walki i będą tam walczyć z kwadratowym lokustem, to 10 na 10 totalnie. Będę hodował te kwadratowe dzieci na masa. Ja bym tylko chciała wam powiedzieć, zapytać się was, czy zauważyliście taki bardzo wiodący trend na tych Game Awards, w sensie tego, jak bardzo zafascynowani jesteśmy nagle epoką feudalną w Japonii? No. Znaczy jest kilka gier, które wychodzi. Nie wiem, tak, ale trend. Po prostu nie, bo chodzi mi o to, że... Ale to od zawsze było, no. Niby od zawsze, ale z drugiej strony było tak przez jakiś czas nie było i teraz nagle w robotach InWorks, że robią kilka gier i wiesz, na przykład Ghost of Tsushima i zaraz obok trailera tej Nakanary, jak się nazywa ta z tą babką na czerwono ubrana, która... Nie wiem, to też wyglądało ciekawie. No tak. Znaczy ciekawie, no tam wyglądało jak normalny taki hack and slash, no. Tak, ale taki z dżaglowaniem, czyli taki mój. Co to jest dżaglowanie? Jeżeli bijesz typa i go podrzucasz i on nie spada na ziemię. Okej, okay. No nie wiedziałem, że masz taki bardzo fetysz, skonkretyzowane, ale... bardzo skonkretyzowane wymaganie. To nie jest fighting game termin? Dżaglowanie? Nie słyszałem. Nie wiem, ja nie jestem w ogóle żadnym specjalistą od bijatyk, mordobić. Więc... No, facet się nie są zdobsi w grze. Do 50 sobie wrzućcie, co? Dlaczego? Do 50. Jo. Jaki 50? Nie wracajcie do FIFA. Dominik się zaraz zmarzył. PES 20 będzie w Game Passie zaraz. To mnie bardzo cieszy. Nagle tak... W sumie nowa gra dosyć. Tak, w którym jest Juventus, co jest apparently a thing, za przeproszeniem. Że tak, że FIFA nie miała Juventusu w tym roku, tylko... Nic ciekawego innego już nie było zapowiedziane na The Game Awards. The Wolf Among Us, dwójka? To jest dziwne, że w ogóle powstaje. To jest dosyć krzywdzące dla ludzi z... Ale nie, to podobno to tworzą bardzo podobni ludzie, że przynajmniej kilka nazwisk jest. No ale wiesz, to jest na takiej zasadzie, że możesz wziąć jedną osobę, która robiła QA przy pierwszym Falloutie, napisać made by the people from Fallout. No. Znaczy, ale dlaczego to jest krzywdzące? Znaczy,
No nie wiem, no... No bo cała sytuacja z Telltale'em bardzo brzydko została rozwiązana. No, to, że mieli tak, potem zatrudnić, ale jednak stwierdzili, że nie, że nic nie wypłacili. Ale być może, nie wiesz, czy na przykład nie jest tak, że oni sprzedają, teraz wyprzedają marki właśnie po to, żeby spłacić ludzi, którym wiszą pieniądze, nie? Znaczy, wiem, że na Twitterze było bardzo dużo odzewu tego, że to jest przykra sytuacja, więc mam wrażenie, że ci ludzie, którzy byli involved i tam jakby... Ja nie jestem ekspertem, bo mnie to centralnie nie robi. Co więcej, odrzucają mnie te gry już od pewnego momentu i nie chce mi się dalej w to inwestować, ani mojego czasu, ani moich pieniędzy. Więc jak ja to zobaczyłam, to było na samym początku, ej, to może być coś spoko, i potem tak patrzę, to będzie coś Telltale, nie? I właśnie The Wolf Among Us i tak jak... Teraz notabene The Wolf Among Us jest dostępny na Epic Store za darmo. Tak. Fajna giereczka to było, tyle pamiętam, że było fajne. Jak wyjdziemy w poniedziałek, odcinek, o ile się nie skasujemy, to będzie jeszcze dostępny The Wolf Among Us za darmo na Epic Store. Skupujcie. To tyle? Kupujcie. Tyle. Za darmo. Cześć. Cześć. A.